Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie i otwieram 14. zwyczajną sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości. Jak zwykle witam panów komendantów Straży Pożarnej i Policji. Panowie komendanci zawsze są z nami, za co dziękujemy. Witam pana dyrektora powiatowych dróg, o tak powiedzmy, pana Karola Łomeckiego, bo pan Karol Łomecki dzisiaj będzie aktywny na sesji, bo to jest sesja dotycząca dróg. Witam pana mecenasa serdecznie, też jak zawsze z nami jest. Witam panią sekretarz. Witam członków zarządu z panem przewodniczącym zarządu, starostą, panem Janem Zbigniewem Nadolnym. Witam również gości, szczególnie serdecznie gości rodziców z liceum imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Witam również pana Krzysztofa Karolewskiego, dyrektora PSAO. Witam wszystkich innych gości, panią Basię, która nam protokołuje wszystko. Także witam oczywiście wszystkich radnych. No, witam również mieszkańców miasta, którzy nas oglądają, mieszkańców powiatu i mam nadzieję, że sesja dzisiaj przebiegnie sprawnie i szybko. Szanowni Państwo, ja już panie teraz... Panie Przewodniczący, mamy 15. sesję dzisiaj. 15, tak? A, rzeczywiście 15. Także przepraszam bardzo, czyli powtórzę jeszcze raz, otwieram 15. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego, żeby już było zgodnie z prawem. No, 14 to była ta tak zwana nadzwyczajna, dlatego ta pomyłka niewielka. Proszę Państwa, rozpoczynamy od stwierdzenia prawomocności obrad. Dlatego bardzo proszę Państwa o zalogowanie się na profilu i o zaznaczenie zakładki kworum. W tej chwili czekamy na to, aż nam się wszystkie techniczne sprawy uruchomią, a jest to dość szybko się zrobi, mam nadzieję. No i potwierdzamy kworum. Jeszcze chwileczkę. Tak jest. Także panią poproszę o zaznaczenie, że pan Rogowski jest. Nieobecny jest pan Władysław Bogdanowicz, pan Bartosz Hilmanowicz. No, dlatego proszę pana starostę również zaznaczyć i pana Marcina Przybysza również i pana Rogowskiego. Także jest dobrze. Czy stwierdzam, proszę państwa, że nieobecny jest pan Władysław Bogdanowicz i pan Bartłomiej Hilmanowicz, a to oznacza, że jest nas w tej chwili 15, czyli stwierdzam, że obrady naszej sesji są prawomocne, jest kworum i możemy podejmować decyzję. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został Państwu dostarczony w ustawowym terminie. Zapytam się, czy są wnioski do zmiany porządku obrad. Proszę bardzo, pan starosta Jan Zbigniew Nadolny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu zarządu chciałbym wnieść do dzisiejszego porządku obrad projekt uchwały dotyczący udzielenia Gminie Wiejskiej Bartoszyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500 zł na zadanie pod nazwą Przystań Oczko, miejsce przyjazne turystów. W tej sprawie po podjęciu uchwały zostanie podpisane porozumienie. Chodzi nam o to, że ten projekt realizuje Gmina Wiejska Bartoszyce i dokumenty, wniosek o to wpłynął 23. Państwo już
Państwo już mieli całe dokumentacje u siebie, więc musimy to dzisiaj po prostu wprowadzić do porządku obrad, żebyśmy mogli te 500 zł przeznaczyć, ponieważ gmina na początku października chyba będzie wprowadzała u siebie uchwałą to wszystko i żeby można było ten projekt po prostu rozpocząć. Dlatego też bardzo proszę o to, o zmianę w porządku obrad, czyli dopisanie w punkcie... Punkt E. Tak, że projekt uchwały w sprawie... Dobrze. Proszę pan radny Mirosław Olejnik. Chciałem zapytać, a kiedy wpłynął wniosek, bo rozumiem, że to jest wniosek z gminy Bartoszyce, kiedy wpłynął wniosek o taką dotację czy pomoc? W jakim terminie wpłynął? Więc tak. Proszę pan starosta. Ja mogę, jeśli trzeba, to ja przeczytam to pismo. Nie, kiedy wpłynął wniosek? 23 września tego roku. No o tym mówiłem właśnie. No to szybkie tempo. Rozumiem. No czasami w projektach tak się zdarza, no a tutaj, szanowni państwo, no to jest kwestia 500 zł tylko i wyłącznie i chodzi o to, że projekt będzie funkcjonował. No jeżeli nie podejmiemy tej takiej decyzji, no to projekt padnie, a to byłoby chyba rzeczywiście takie troszkę frustrujące i dla nas wszystkich, i dla gminy, bo staramy się coś zrobić dobrego, no to róbmy. A tak, no to jest symbol. Dobrze, padł wniosek o dopisanie jednego punktu. Czy mógłby pan starosta sprecyzować dokładnie treść tego punktu? Dobrze. Więc jest to wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie wiejskiej Bartoszyce. Udzielenia pomocy finansowej gminie wiejskiej Bartoszyce. Dobrze. Na podstawie kwoty 500 zł. No, oczywiście. Dobrze. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek pana Tak, jeszcze wniosek pana... 7E. Proponujemy pozycję 7E. Tak jest, czyli proponuję przegłosować wniosek pana starosty o to, abyśmy do porządku obrad dopisali punkt 7E w brzmieniu, jaki pan starosta przed chwilą przeczytał. Także bardzo proszę, przegłosujemy tę zmianę. Kto z panów radnych jest za tym, aby wniosek pana starosty o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7e wprowadzić do tego porządku? Kto jest za? Panie przewodniczący, ja będę głosował imiennie, ponieważ... Dobrze. Awarię sprzętu. Kto jest za? Czyli za jest 15 osób, czyli wszyscy, czyli rozumiem, że punkt 7e został przegłosowany. W związku z tym, że nie ma więcej wniosków o zmianę porządku, przystępuję do przegłosowania porządku. Ja jestem zupełnie osobą postronną, jak gdyby, natomiast zostałem wyczytany na początku i przywitany. W związku z tym zobowiązaniem, które pan przewodniczący... Ale proszę poczekać. Musimy pewne proceduralne sprawy na początku załatwić, dopiero potem. Dobrze? Pewne procedury muszą być ustalone. Jeżeli mogę cokolwiek wtrącić, chciałbym wtrącić to nasze pytanie, które... Bardzo pana proszę, przegłosujemy porządek obrad i wtedy ja się zajmę państwa wnioskiem. Dobrze? Procedury muszą być zachowane. Przegłosujemy porządek obrad. Wobec tego... No, wtedy będzie już za późno, żeby wprowadzić ewentualnie punkt, w którym państwo chcą się wypowiedzieć. Nie. To zaklamację wprowadzamy. Dlatego, co będą czekać do spraw różnych. Już teraz będą. No ale to nie ma w porządku obrad tego. No nie ma. No to wprowadźmy w porządku obrad teraz punkt informacja czy wystąpienie rodziców. No to jest... Ja was wniosek przyjąłem o zabranie głosu i po przegłosowaniu porządku obrad ja mogę w każdej chwili ten wniosek jakby słucham pan radny Olejnik. Ja mam wniosek formalny, żeby do porządku obrad w punkcie na przykład po informacji, przed informacją z posiedzeń zarządu wpisać punkt, no nie wiem jak go nazwać, wystąpienie rodziców z liceum ogólnokształcącego. Ja to chciałem zrobić bez tego wprowadzenia, po prostu wtedy nie trzeba będzie głosować o udzielenie głosu, po prostu będzie to w punkcie, dlatego ten wniosek zgłaszam jako formalny. Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Pająk. Szanowni państwo, ja składam wniosek o udzielenie panu głosu w tej chwili, bez zbędnych dyskusji, żeby pan mógł się spokojnie wypowiedzieć i wysłuchać. Tak jest, można tak być. Jesteśmy po głosowaniu porządku obrad.
Dobrze, dobrze. W takim razie... Jeszcze lepiej. W takim razie muszę zadać pytanie Radzie, bo muszę te procedury zachować. Więc ja wycofuję swój wniosek, skoro jest dalej idący. Czy Państwo Radni zgadzają się na zabranie głosu przez Pana przedstawiciela Liceum Ogólnokształcącego? Tak jest, widzę, że wszyscy się zgadzają. Wobec tego bardzo proszę o zabranie głosu Pana Tomasza Sawickiego. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem Rady Rodziców. Jestem przedstawicielem Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. W imieniu tej Rady złożyliśmy wczoraj na ręce Pana Starosty, na ręce Zarządu Powiatu i Rady Powiatu pismo w imieniu rodziców uczniów klas pierwszych, którzy ukończyli gimnazja. Otóż w tym piśmie zawarliśmy kilka pytań, na które chcielibyśmy, aby całe to gremium, które wymieniłem, udzieliło nam rzeczowych, jasnych i uczciwych odpowiedzi. Czujemy się jako rodzice tych dzieci pokrzywdzeni, czujemy się zawiedzeni i wręcz oszukani sytuacją, która ma miejsce w chwili obecnej. Zdajemy sobie z tego sprawę, że kołdra, którą budżet powiatu dysponuje, jest krótka, ale jeżeli ta kołdra została ustalona wiosną tego roku na ustanowienie 3 klas pierwszych dla młodzieży pogimnazjalnej, to wydaje mi się, że te pieniądze zostały na to zagwarantowane. Wydaje się. Dlatego też pozwolę sobie pokrótce te pytania publicznie zadać. Dlaczego w liceum imienia Orzeszkowej utworzone zostały klasy o liczebności od 22 do 28 osób? Natomiast klasy w liceum imienia Stefana Żeromskiego o pierwotnej liczebności przeciętnie około 24 osób zostały połączone i stworzono w efekcie 2 klasy po 36 osób. Łącząc w jednej klasie młodzież o różnych profilach, tak jak sobie to powybierały. Po drugie, dlaczego nowy podział klas został wprowadzony w ostatnim dniu wakacji i do tej pory nikt z Państwa, czy z zarządu powiatu, czy starosta, czy ktokolwiek z rady powiatu, nie poczuł się w obowiązku złożenia nam wyjaśnień, nam jako rodzicom, czy uczniom nawet, dlaczego takie zmiany wprowadza się dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy dokumenty młodzież ma złożone do szkół dużo, dużo wcześniej. Nasze dzieci miały możliwość złożenia dokumentów do szkół, gdzie były klasy 20-osobowe, 25-osobowe, a nie 37-osobowe. Jaki jest, dobrze, 36-osobowe. Jaki jest poziom kształcenia w klasie, w której jest 36 osób, a 20 osób? Na pewno wysoki, na pewno wysoki. Szanowni Państwo, po trzecie, co Państwo zamierzacie w sprawie profilowania klas? Czy nasze dzieci i my, rodzice, mamy pewność, że profilowanie w klasie drugiej będzie we wszystkich 3 zadeklarowanych przez szkołę kierunkach? Pan starosta w naszych rozmowach, czy tutaj kuluarowych, czy też na spotkaniach z rodzicami poszczególnymi, obiecał, zresztą pan przewodniczący również, obiecał, że te rozszerzenia będą i wierzymy, że tak będzie. Natomiast, panie starosto, wierzyliśmy też, że będą 3 klasy, że będą 3 klasy profilowane i nadal wierzymy, że te klasy 3 będą. Pytanie tylko, w jaki sposób mam wierzyć panu staroście nadal, skoro już tych 3 klas nie ma? Jaką mamy gwarancję, że pan starosta za pół roku, za miesiąc, za 2 tygodnie, za 1 dzień stwierdzi, a jednak nie ma kasy na profile? Potrzebowalibyśmy zobowiązania pana starosty, zarządu, czy też rady powiatu, z pisemnego zobowiązania, że takie rozszerzenia będą. Po czwarte, czy według państwa stworzenie tak licznych klas z uczniami o różnych preferencjach kierunkowych jest słuszne i czy jest z korzyścią dla ich kształcenia?
Ja rozumiem, ja też byłem w ogólniaku w klasie 34-osobowej. Natomiast czasy się zmieniają. Są inne zupełnie programy i inne jest podejście ludzi i młodzieży do kształcenia. W tej chwili nastawia się młodzież na konkretne, profilowane kształcenie już od samej końcówki podstawówki. Sami Państwo doskonale wiecie, bo macie albo dzieci, albo wnuki. Dlatego łączenie tych klas i komasowanie tej młodzieży i uczenie ich wszystkiego po trochu jest pozbawione jak gdyby racji bytu na dzień dzisiejszy. Po piąte, czy według Państwa nauczyciele są w stanie sprawdzić ustnie wiedzę swoich uczniów, aby ocenić ucznia, będą zmuszeni weryfikować wiedzę na podstawie testów i pisemnych sprawdzianów. Tak jak to ma miejsce w chwili obecnej w podstawówkach. W podstawówkach odeszło się zupełnie od sprawdzania uczniów ustnie. Nie ma odpowiedzi ustnych. I te dzieci nie są zupełnie wykształcone do możliwości wypowiedzenia się. Dlatego taka sytuacja też będzie miała w ogólniaku miejsce, kiedy już musimy przygotować tych uczniów, czy tę młodzież do studiów, gdzie wypowiedź ustna jest podstawową wypowiedzią. I czego one się nauczą w klasie 36-osobowej, kiedy jest możliwość odpytania jednego ucznia przez 15 minut i niezrealizowania potem materiału. Szanowni Państwo, to są pytania, które w tej petycji, w którym wniosku złożyłem w imieniu Rady Rodziców i wszystkich uczniów, złożyłem na ręce Rady Powiatu, Zarządu i Starosty, tak jak powiedziałem. Prosimy Państwa o rozpatrzenie ich i udzielenie nam rzeczowej, uczciwej i zgodnej z prawdą odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pan starosta chciał zabrać głos jeszcze krótko. Bardzo dziękuję panu przedstawicielowi rodziców z Liceum Ogólnokształcącego. Rzeczywiście pismo takie od Państwa w imieniu rodziców i młodzieży dotarło do nas 25 września. I my, zgodnie zresztą z pewną procedurą, jaka obowiązuje u nas w urzędzie, musimy to pismo rozpatrzyć najpierw na zarządzie. Więc zarząd będzie w najbliższym czasie bardzo szybko. Omówimy tutaj sobie te wszystkie kwestie, które Państwo poruszyli. Jest tutaj 5 tych pytań, 5 zagadnień. Dostaniecie Państwo odpowiedź na piśmie, bardzo szczegółową, taką, na którą w tym momencie możemy się zdobyć. I tak to też będzie odpowiedziane. Jest tutaj kilka takich spraw, które pan poruszył, dotyczących tam rozszerzeń tych, bo to myślę, że na temat tych rozszerzeń to moglibyśmy tutaj dzisiaj odpowiedzieć, bo jest nam pan dyrektor Karolewski, prawda? Jakby chciałbym, żeby tylko w dwóch słowach wyjaśnił, na czym to polega, że łączenie klas jednocześnie będzie następowało z większą liczbą tychże rozszerzeń. Dzisiaj tutaj podajecie Państwo na przykład w połowie szkolnej w Liceum imienia Lizy Orzeszkowej 22-28 osób, tam pewnie są już dokładne jakby liczby osób. No tak, nawet nie może być oddo, tylko już musimy wiedzieć. Są dwie klasy, tak. 28 osób. Ale dobrze, no nie będziemy się przekomarzać. My chcemy dzisiaj to w ten sposób. Państwo, ale teraz pan starosta ma głos, proszę. Powiedzieli jakby swoje, złożyliście tę petycję. My na nią oczywiście bezwzględnie odpowiemy, a jeszcze tak dosłownie o parę zdań prosiłbym tutaj pana dyrektora, żeby państwa uspokoić, że te rozszerzenia jednak będą, bo to głównie o to tutaj chodziło. A dlaczego tak się stało, to już dostaniecie państwo odpowiedzi na piśmie. Panie dyrektorze, jeśli można dwa słowa, to bardzo proszę. Na temat tych rozszerzeń. Proszę pan dyrektor Karolewski. Może do mikrofonu. Nie, słychać mnie chyba. Znamy się tyle lat, więc... Szanowni, z góry, z góry. To jest właśnie... Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy ja Państwa uspokoję, bo ja jakby no nie jestem od podejmowania decyzji, natomiast powiem Państwu tak. Byłem na każdym zarządzie, na którym te sprawy były omawiane. Byłem również w trakcie rozmowy zarządu i pana starosty z panią dyrektor Jurgielewicz i wiem, że takie obietnice rzeczywiście padły ze strony pana starosty. Dokładnie są to obietnice realizacji wszystkich rozszerzeń, w których zadeklarowały udział państwa dzieci. Więc tyle mogę
poświadczyć i powiedzieć, no, jak to będzie realizowane, to trudno mi powiedzieć. Oczywiście, panie Tomku, na piśmie ja tego dać nie mogę, bo nie jestem ani kompetentny, ani władny. Natomiast potwierdzam, taka wola była pana starosty, taka wola zarządu była i pani dyrektor została o tym poinformowana. Tak ma układać pod następny rok, żeby każde z państwa dzieci mogło realizować swoje wybrane rozszerzenie. Co do pozostałych, to będzie, proszę państwa, w sumie 9 rozszerzeń, jeśli to dokładnie policzymy. Także no, wybór spory dla młodzieży, dzieci. Z tego co wiem, w klasach, gdzie najwięcej było spornych takich tematów, więc biologiczno-chemicznej, i biologia, i język, i chemia chyba, o ile pamiętam dokładnie, bo tak rozmawialiśmy w szczegółach. Ja też dopiero teraz się dowiedziałem o tym piśmie i tak szczerze powiem, nie, no nie jestem szczegółowo przygotowany, bo na poniedziałek to pewnie wszystkie dane będę miał, tym bardziej, że w poniedziałek mija dla nas dość ważny termin, 30 września, bo 30 września tak naprawdę zamykamy nabory, obowiązuje nas raport w systemie informacji oświatowej, gdzie będziemy podawali ostateczną liczbę uczniów w danych szkołach, w danych oddziałach itd., itd. Więc co do pozostałych punktów z tego pisma, to postaram się państwu też pomóc tutaj panu staroście i zarządowi w przygotowaniu rzetelnej, tak jak pan prosił, i prawdziwej odpowiedzi. Także tyle z mojej strony na razie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa słowa, pan starosta prosi o głos. Ja jeszcze chciałem tutaj odnieść się również do tych kilku zdań, które są tutaj ujęte, że zostaliśmy wszyscy przez państwa oszukani, młodzież, rodzice oraz szkoła. No szanowni państwo, nikt tu nikogo nigdy nie oszukiwał, a szczególnie my, dlatego że pani dyrektor o wszystkim zawsze wiedziała, tak jak tutaj powiedział pan naczelnik Karuleski, i jesteśmy bardzo troszkę, bardzo zdziwieni. Nie będziemy już polemizowali dzisiaj, dlatego że my mamy swój tutaj porządek obrad. Ale chcę państwu... Pan w tej chwili wrzuca argumenty, które są... Ale głos ma pan starosta, przepraszam bardzo. Szanowni państwo, ja tylko stwierdzam, że nikt nikogo nie oszukał. O wszystkich pozostałych sprawach państwo zostaną poinformowani na piśmie. I to będzie koniec naszych dzisiaj dyskusji. A przyszła sesja będzie sesją poświęconą oświacie. Jeżeli państwo będziecie mieli taką ochotę, nie będziecie usatysfakcjonowani naszymi tutaj postanowieniami czy postanowieniami dyrektora szkoły, będziecie mogli tutaj się wypowiedzieć. Oczywiście będziecie mieli głos i nie widzę tutaj żadnych powodów, żebyśmy dzisiaj się tutaj spierali, kłócili. No po prostu uważam, że należy tę naszą dzisiejszą dyskusję na ten temat zamknąć do czasu, czyli do 30 września. Będziemy mieli pełne dane. Wszystkie informacje zostaną państwu przekazane zgodnie z waszymi tutaj, z waszą petycją. Także dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wszystko zawsze można zrobić. Pan Mirosław Olejnik jeszcze dwa słowa chciał powiedzieć. Chciałbym dopytać może pana starosta albo pana. Ale teraz nie jest dyskusja. Padły takie stwierdzenia, to nie czas na dyskusję. Rodziców, którzy naprawdę przyszli w trosce o swoje dzieci, także nie traktujmy ich, że muszą szybko skończyć, a my mamy program. To jest poważny problem przede wszystkim młodzieży, która jest naszym skarbem i powinniśmy wszystko zrobić, żeby miała jak najlepsze warunki do nauki, a nie zbywać jakimiś powiedzeniami, że to nieprawda, że ktoś kogoś oszukał. I myślę, że powinniśmy dać jeszcze teraz słowo dla pana, żeby mógł się odnieść do tego. A po drugie chciałbym zapytać, czy to prawdą jest, że w Żeromskim, w liceum imienia Żeromskiego są klasy 35-osobowe, a w odzieżówce, tak zwanej odzieżówce, czyli Elizy Orzeszkowej są mniejsze? I są trzy, a u nas są dwie. Dlaczego tak się stało? Właściwie pytanie jest retoryczne. Szanowni Państwo, na te sprawy, na te problemy, tak jak pan starosta powiedział, będzie odpowiedź na piśmie i wtedy będziemy mogli się do tego odnieść. Ja przepraszam, ale musimy procedować w tej chwili sesję, to jest w tej chwili ważna sprawa, a tak jak powiedziałem, ja też tę sprawę będę monitorował. Też będę starał się ten problem rozwiązać.
Jestem całkowicie zdecydowany pomóc rodzicom dzieci i mam nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie, które będzie zadowalające dla wszystkich. Na pewno w tej chwili na sesji takiego rozwiązania nie znajdziemy, a trzeba na spokojnie tę sprawę po prostu przedyskutować, podjąć odpowiednie decyzje i tak najprawdopodobniej będzie zrobione. Dobrze, przechodzimy wobec tego do... W jakiej sprawie? Ja bym prosił, żeby to rzeczywiście odbyło się dzisiaj i jutro, ponieważ kończy się miesiąc i Państwo mają rację. Jeżeli to się tak będzie, panie radny. Się zatwierdzi, więc będzie starta po obiedzie, więc trzeba zrobić wszystko. Nie panie wiem, radny, pana wniosek przyjmujemy do wiadomości i mam nadzieję, że tak się stanie. Także przechodzimy do kolejnej, do przyjęcia, bo jeszcze nie przyjęliśmy porządku obrad, czyli proponuję przegłosować porządek obrad z punktem, który zgłosił pan starosta, czyli punktem 7e w brzmieniu, który państwo pamiętacie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianą, jaką wprowadził pan starosta. Pan Mirosław jeszcze nie zagłosował. Nie, czekam na tak, już jest wszystko w porządku. 15 radnych głosowało za, czyli rozumiem, że program, porządek sesji został przyjęty. Wobec tego przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu proszę o tę informację pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Państwo macie też na piśmie, każdy z nas, tę właśnie informację, można to śledzić. Proszę bardzo, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam państwu sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 14 a 15 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 29 sierpnia a 26 września 2019 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na trzech zwykłych posiedzeniach, to jest w dniu 4, 16 i 26 września bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 29/83/2019 z dnia 04 września bieżącego roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Poprzednia uchwała nr 29/82/2019 z dnia 27 sierpnia bieżącego roku została uchylona. Uchwała nr 29/84/2019 z dnia 04 września bieżącego roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019 i zmiany dotyczą przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami. Uchwała nr 29/85/2019 z dnia 4 września bieżącego roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj Zarząd Powiatu wyznaczył jednostkę organizacyjną powiatu, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako wykonawcę umowy realizującej zadanie wykonywane w ramach projektu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3 zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym upoważnił panią Brygidę Adamajtis, dyrektora tej jednostki, do wykonywania obowiązków jednostki samorządu z zaciąganiem zobowiązań i podpisywaniem dokumentów związanych z rozliczeniem umowy. Kolejna uchwała nr 29/86/2019 z dnia również 4 września bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. Na wniosek dyrektora Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń o powierzchni 147,7 m2 na okres 5 lat, poczynając od 1 października bieżącego roku z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.
powierzchnię 16 m2 na okres 5 lat, poczynając od 1 października bieżącego roku z przeznaczeniem na świadczenie usług pozamedycznych. I powierzchnię 16 m2 na okres 5 lat, poczynając od dnia 19 listopada bieżącego roku z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych. Uchwała nr 29/87/2019 z dnia 4 września bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanej sieci elektroenergetycznej w działce nr 30/10 położonej w obrębie nr 5 miasto Bartoszyce. Chcę tutaj dodać, że wejście z robotami na teren działki będzie możliwe po ustanowieniu w formie aktu notarialnego służebności przesyłu za wynagrodzenie. Uchwała nr 30/88/2019 z dnia 16 września bieżącego roku w sprawie wyznaczenia jednostki realizującej zadanie powiatu oraz udzielenie pełnomocnictwa. I powyższą uchwałą Zarząd Powiatu wyznaczył jednostkę organizacyjną powiatu, czyli Zarząd Dróg Powiatowych, jako wykonawcę zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1956N do drogi wojewódzkiej nr 592 Kowalewo-Łędławki w miejscowości Grzęda, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Uchwała nr 30/89/2019 z dnia 16 września bieżącego roku w sprawie wyznaczenia jednostki realizującej zadanie powiatu oraz udzielenie pełnomocnictwa. I niniejsza uchwała dotyczy tej samej jednostki oraz tego samego zakresu pełnomocnictwa, tylko na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny. Uchwała nr 30/90/2019 z dnia 16 września bieżącego roku, także w sprawie wyznaczenia jednostki realizującej zadanie powiatu oraz udzielenie pełnomocnictwa. Przedmiotowa uchwała również dotyczy wyznaczenia tej samej jednostki, czyli Zarządu Dróg Powiatowych i tego samego zakresu pełnomocnictwa, w tym przypadku na realizację zadań pod nazwą remont mostu drogowego przez rzekę Elmę w drodze powiatowej nr 1354 Glądy Pieszkowo Tolko w miejscowości Piaseczna. Uchwała nr 30/91/2019 z dnia 16 września bieżącego roku w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzania projektu budżetu powiatu na 2020 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. Uchwała nr 30/92/2019 z dnia 16 września bieżącego roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Tutaj Zarząd Powiatu Bartoszyckiego pozytywnie zaopiniował wniosek pana burmistrza Bisztynka w sprawie zaliczenia poszczególnych dróg wewnętrznych leżących na terenie gminy Bisztynek do kategorii dróg gminnych. Wysoka Rado, ponadto były rozpatrywane między innymi następujące sprawy. Zarząd Powiatu skierował pod obrady dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2588N ulica Szkolna w Bisztynku, która nie spełnia wymogów definicji określonej w ustawie o drogach publicznych i droga ta natomiast wpisuje się w charakter dróg gminnych. Uzyskano wymagane prawem opinię sąsiednich zarządów powiatów oraz opinię burmistrza gminy Bisztynek, a także dokonano uzgodnienia z zarządem województwa. Sprawy związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w kontekście realizowanych inwestycji na drogach powiatowych, a także inwestycji planowanych przedstawi państwu radnym w dalszej kolejności dzisiejszego porządku obrad dyrektor jednostki pan Karol Łomecki. Szanowni państwo, w związku z pismem dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zawierającym zalecenia w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w domach pomocy społecznej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła zarządowi zbiorczą analizę kosztów finansowych koniecznych do podniesienia w celu osiągnięcia tych wskaźników. Po dokonanej analizie uwarunkowań Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że każdy z domów pomocy społecznej w ramach własnego budżetu powinien realizować powierzone mu zadania. W budżecie powiatu nie ma możliwości wygenerowania dodatkowych środków finansowych na wsparcie działalności domów pomocy społecznej. W związku z uchwałą nr 9/46/2019 przyjętą przez Radę Powiatu z dniem 31 sierpnia bieżącego roku zlikwidowano Powiatowy Zespół Administracji Oświaty. Na likwidatora wyznaczony został pan Krzysztof Karulewski. Od 1 września bieżącego roku w każdej jednostce oświatowej są zatrudnione główne księgowe zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd Powiatu.
Likwidator Powiatowego Zespołu Oświaty przygotował harmonogram likwidacji i wszelkie działania związane z likwidacją, łącznie ze złożeniem bilansu końcowego, nastąpi nie później niż do 30 listopada bieżącego roku. Likwidacja obejmować będzie przekazanie dokumentacji archiwalnej do jednostek oraz starostów, brakowanie dokumentacji i dokumentacji niearchiwalnej za zgodą Archiwum Państwowego. Przekazanie wyposażenia imienia likwidowanego zespołu oświaty do jednostek nastąpi według wskazań zarządu powiatu. Są to czynności, które zostaną do końca listopada wykonane i tak jak obiecałem tutaj Państwu, przygotowany zostanie taki krótki raport z tej procedury likwidacji Powiatowego Zespołu Administracji i Oświaty, a myślę, że również raport ze stanu oświaty w naszym powiecie na kolejną sesję, która będzie właśnie poświęcona oświacie praktycznie w całości. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, ale w emocjach, które były na początku sesji, przeoczyłem jeden punkt, dlatego zrealizuję go teraz, ale myślę, że milcząca zgoda na przejście do następnego punktu też jakby oznacza, że ten punkt żeśmy przyjęli, ale dla formalności powiem, że punkt czwarty to było przyjęcie protokołu z obrad 14 sesji Rady Powiatu. Jeśli nie usłyszę żadnych zgłoszeń, to przyjmę, że ten protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy teraz do kolejnego punktu, a mianowicie przedstawienie informacji z działalności Zarządu Dróg Powiatowych. Jest wśród nas pan Karol Łomecki, dyrektor zarządu. Państwo oczywiście również otrzymali wszelkie informacje, wszelkie sprawozdania. Są one również dostępne na stronie e-sesja. Bardzo proszę pana dyrektora Karola Łomeckiego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pokrótce myślę, że opracowanie, sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg za rok ubiegły zostało tutaj przekazane dla Państwa. Skupię się może tylko na głównych takich działaniach, które były prowadzone przez naszą jednostkę tak informacyjnie. Oczywiście, jeżeli coś będzie potrzeba uszczegółowić, dopowiedzieć, to jak najbardziej jestem do dyspozycji. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to jest to jedna z największych sieci dróg w powiecie bartoszyckim, licząca 456 km. Później to są już drogi gminne 305 km, drogi gminne miejskie 41, wojewódzkie 110 niecałe kilometrów i drogi krajowej 47 km. Także jest czym zarządzać. Posiadamy w swoim zasobie drogi powiatowe poza granicami miast, to jest 448 km i w granicach administracyjnych miast jest to Górowo i Ławeckie i Bisztynek. W Górowie i Ławeckim 3,289 km, w Bisztynku 4,394. Dopowiem, że ten stan trochę w tym roku ulegnie takiej weryfikacji, bo jak pewnie też Państwo wiecie, kończymy w tym miesiącu projekt unijny, w którym założeniu było udostępnienie różnych publicznych usług, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, ale także dokonujemy inwentaryzacji z najnowszymi technikami pomiarowymi, więc ta dokładność pomiaru, znaczy stan dróg się nie zmieni, tylko ta dokładność pomiaru będzie na tyle wysoka, że będziemy mogli powiedzieć z taką geodezyjną dokładnością, jaka jest długość tej sieci faktycznie. Oprócz dróg mamy mosty w swoim zasobie, które utrzymujemy. Jest ich 21 obiektów, a także przepusty. Jeżeli chodzi o rok 2018, stan zatrudnienia w naszej jednostce się nie zmienia od lat. Pracuje u nas 20 osób.
na 19,5 etatach. Jeden etat to jest pani, która sprząta. Pracowników administracyjnych jest 6 osób, 13 osób są to pracownicy fizyczni, czyli brygada tak zwana interwencyjna. Jeżeli chodzi o takie zasób kadrowy, to trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najmniejszych zarządów dróg, a posiadający średnia nawet w tej wyższej stan sieci drogowej. Za przychylnością zarządu i rady udało nam się w ubiegłym roku zakupić samochód osobowy, posypywarkę i pług odśnieżny do ciągnika. Tak naprawdę posiadamy już całkiem spory i uważam, że w bardzo dobrym stanie, a może dobrym stanie, park sprzętowy, który pozwala nam realizować prace utrzymaniowe własnym sumptem, także tego sprzętu jest naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o posypywarki, to nie mamy już żadnych starych posypywarek, wszystkie posypywarki są nowe. Jeżeli chodzi o budżet ubiegłoroczny, to zamknął on się kwotą 13 811 568 zł i 25 groszy. Z tych środków główny składnik tego budżetu to zadania inwestycyjne, z czego na te wydatki inwestycyjne było wydatkowanych środków 9 970 563 zł 46 groszy i zakupy inwestycyjne 166 323 zł 74 groszy, czyli ponad 10 milionów to były zadania inwestycyjne. W tym ubiegłym roku przy pomocy różnego rodzaju wsparcia, o które tutaj Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje różne wnioski aplikacyjne, robimy to też swoimi własnymi siłami, udało nam się i tutaj również oczywiście za przychylnością Zarządu i Rady w zabezpieczeniu środków finansowych udało nam się przebudować, wyremontować ponad 9 km dróg, co stanowi około 2% sieci. Od roku 2009, tak jak patrzę na statystyki nasze, udaje nam się średnio przebudować około 10 km dróg. Czy to dużo, czy to mało? Powiem tak. Z naszym budżetem i z budżetem powiatu, z naszymi zasobami jest to chyba taki dobry wynik, bo nagle gdybyśmy dostali środków finansowych worek bez dna, też byłoby źle, też byłoby niedobrze z uwagi na to, że no jesteśmy w pewnych uwarunkowaniach się pracujemy, czy też wykonawców, czy też moce przerobowe nie byłyby możliwe do zrealizowania. Także około 10 km dróg zawsze w ostatnich latach jest przybudowane. Jeżeli chodzi o te inwestycje, to jedną z takich inwestycji była przebudowa drogi powiatowej 1396N na odcinku Romankowo, granica powiatu o długości 3,5 km. Była to inwestycja, gdzie środki pochodziły również z budżetu Lasów Państwowych i gminy Sępopol. Koszty poniesione w 2018 roku, bo część środków zostało poniesionych jeszcze w roku 2017, to kwota prawie 3 miliony złotych. Kolejną taką inwestycją to była przebudowa drogi powiatowej 1400N na odcinku Kosy Maszewy o długości 4,05 km. Ta inwestycja była dofinansowana środkami z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Obecnie ten program to jest Fundusz Dróg Samorządowych. Zmienił od tego roku swoją nazwę. Wartość inwestycji prawie 5 milionów złotych, z czego dotacja z budżetu państwa to 2 477 368 złotych. Również w ubiegłym roku udało nam się przebudować ulicę Owczą w Bisztynku. Wartość inwestycji prawie 400 tysięcy złotych, a także z tak zwanych pieniędzy powodziowych, czyli z pieniędzy, które nam się udało pozyskać z Ministerstwa Administracji,
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które miało miejsce pod koniec 2017 roku. Było to obfite opady deszczu. Udało nam się przebudować odcinek ponad kilometra drogi powiatowej 1581N w miejscowości Lwowiec za kwotę 1 665 589 zł, a także wyremontowaliśmy most na rzece Guber właśnie w miejscowości Lwowiec. Wartość tego remontu wynosiła ponad 400 000 zł. Oprócz takich większych jeszcze udało nam się wyremontować skrzyżowanie ulicy Morcinka z ulicą Szkolną w Bisztynku, a także dokonać remontu chodnika w miejscowości Prosity i remontu chodnika w miejscowości Dzietrzychowo. To z takich głównych i najważniejszych działań, inwestycji, jakie realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Oprócz tego oczywiście właśnie tym sprzętem, który posiadamy, który zakupujemy, modernizujemy, cały czas prowadzimy działania utrzymaniowe, które spektrum tych działań to jest naprawdę bardzo ogromny, poprzez wykaszanie, poprzez sprzątanie, po remonty cząstkowe, także wszystko to, co wiąże się z utrzymaniem, wymiana oznakowania, także te działania prowadzimy na bieżąco i głównie własnymi siłami. To takie informacje ogólne o roku 2018. Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane w roku bieżącym, prowadzimy na tą chwilę dwie takie duże inwestycje, duże jeżeli chodzi o naszą jednostkę. To jest przebudowa drogi powiatowej 1390N od drogi wojewódzkiej 512 do miejscowości Skitno. Środki na realizację tego zadania pochodzą w części z Funduszu Dróg Samorządowych i tutaj kwota to jest 4 400 000 ponad. Przepraszam, wartość dofinansowania 2 200 000 ponad, wkład własny 2 216 000 po stronie powiatu, czyli wartość całej inwestycji to jest 4 416 496 zł 53 grosze. Jeżeli chodzi o stan zaawansowania tych robót, termin wykonania umowny jest do końca października. Wczoraj wykonawca złożył do nas informację o zakończeniu realizacji i gotowości do odbioru, także w przeciągu terminu umownego, jaki mamy, w przeciągu 14 dni jesteśmy zobligowani dokonać odbioru technicznego wykonanych robót. Jeżeli chodzi o drugą inwestycję, to jest przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy Pieszkowo-Tolko, odcinek od drogi wojewódzkiej 512 do końca miejscowości Rodnowo. Wartość tego zadania to jest 5 657 693 zł 56 groszy i kwota dofinansowania również pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 496 263 zł 71 grosze, wkład własny 3 161 429 i 85 groszy. Stan zaawansowania wczoraj i pewnie jutro, chyba że pogoda dzisiaj pozwoli i moce przerobowe wykonawcy, jest właśnie układana ostatnia warstwa bitumiczna, czyli warstwa ścieralna i być może dzisiaj, jak nie, to jutro na pewno zostanie ona skończona. Pogodę mamy dobrą, bardzo się z tego też cieszymy. Jeszcze zostaną do wykonania pobocze i oznakowanie, także myślę, jest szansa, że do końca miesiąca, no może do końca, do 10 października inwestycja też również zostanie zakończona i zgłoszona do odbioru. Umowny termin to jest do 15 listopada, także wszystkie inwestycje, które były realizowane, są realizowane terminowo, nawet z jakimś zapasem czasowym. I to co się obecnie dzieje i się ma ku końcowi. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj podzielić się taką informacją, że
10 października zostały podpisane umowy tutaj pomiędzy Zarządem Powiatu Bartoszyckiego a Wojewodą w sprawie dofinansowania 3 kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Są to inwestycje 3, które składaliśmy w naborze do Funduszu Dróg Samorządowych w marcu, do 14 bodajże kwietnia tego roku. Konkurs został rozstrzygnięty. Złożyliśmy 3 inwestycje i tutaj trzeba powiedzieć, że 3 inwestycje uznały aprobatę komisji i zostały dofinansowane. Czyli umowy są na realizację, na dofinansowanie już podpisane i są to takie inwestycje. Przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny na odcinku 8 km. Wartość inwestycji kosztorysowa 12 246 456 zł, z czego wartość dofinansowania to jest 6 123 228 zł. Zgodnie z harmonogramem, który założyliśmy na realizację tego zadania, powinno się ono zakończyć do grudnia 2020 roku. Natomiast w myśl umowy z Funduszem Dróg Samorządowych postępowanie przetargowe na realizację musi się rozpocząć w przeciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, czyli 10 września była podpisana umowa, więc do 10 października musimy, żeby nie stracić dofinansowania, musimy rozpocząć procedurę przetargową. Taką procedurę przetargową będziemy realizować, znaczy ogłosimy postępowanie przetargowe dzisiaj, najpóźniej jutro. Mamy tam jeszcze, do projektanta musi uszczegółowić parę rzeczy, także jeżeli dzisiaj się mu uda do nas przesłać pewne materiały, to dzisiaj, jeżeli nie, to będzie jutro. Zobaczymy wtedy, jak wykonawcy się, czy potencjalni oferenci zachowają się, jeżeli chodzi o ceny. Kolejną inwestycją, która właśnie również umowa z funduszem została podpisana 10 września i postępowanie musi się rozpocząć do 10 października, to jest przebudowa drogi powiatowej 1956N w miejscowości Grzęda. Chodzi tu o przebudowę drogi w samej miejscowości, niecały kilometr, 992 metry, jak dobrze pamiętam. Wartość inwestycji 2 364 tysiące, wartość dofinansowania 1 182 tysiące złotych. I trzecia inwestycja, też z tego naboru kwietniowego, to jest remont mostu drogowego przez rzekę Elmę w kilometrze 8 plus 72 drogi powiatowej 1354N. Jest to zadanie remontowe. Ten wniosek został złożony z uwagi na to, że mieliśmy dokumentację na remont tego mostu, a kończyło nam się zgłoszenie robót budowlanych, a jeżeli można było jeszcze uzyskać dofinansowanie, więc taki wniosek uzyskał również tutaj pod tym kątem aprobatę zarządu i taki wniosek złożyliśmy. Wartość remontu 496 882 zł, wartość dofinansowania 248 441 zł. Tak samo jak w poprzednich. Jeżeli chodzi o miejscowość Grzęda, zakończenie zadania musi się zakończyć w przeciągu do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Także jest to, szacujemy, że jeżeli chodzi o miejscowość Grzędę, tak zapisujemy w dokumentach do przetargu, że wykonawca będzie musiał to zadanie zrealizować do 30 października przyszłego roku. Chcemy sobie zostawić jeszcze mały zapas czasu, a też spowodować tym, żeby wykonawca realizował te roboty w okresie bardziej sprzyjającym, niż zostawiał, czekał na koniec tego terminu i później w okresie mniej pewnym te roboty realizował. Natomiast jeżeli chodzi o most, planowany termin, który będzie wynikał z postępowania przetargowego, narzucony dla wykonawcy, będzie 31 sierpnia. I te inwestycje, jeżeli chodzi o miejscowość Grzęda, postępowanie przetargowe zostało już opublikowane, otwarcie ofert będziemy mieli 9 października. Jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałem, o Dęby-Toprzyny dzisiaj bądź jutro, jeżeli chodzi o remont mostu, postępowanie będzie na pewno ogłoszone dzisiaj.
I jeszcze tutaj informacja odnośnie naboru wniosków, które miał miejsce w sierpniu tego roku. Zarząd tutaj dróg powiatowych przygotował w porozumieniu tutaj z Zarządem Powiatu i złożył do Funduszu Dróg Samorządowych realizację takich inwestycji. Przebudowa drogi powiatowej 1354N o długości 4,013 km. Jest to dalszy odcinek obecnie przebudowywanej drogi Tolko-Rodnowo, czyli od Rodnowa w kierunku do skrzyżowania na Kicinę. Wartość na razie inwestycji, bo nie wiemy, jakie będzie dofinansowanie, bo na razie zostały złożone tylko wnioski, 7 386 392 zł. Drugi wniosek to jest przebudowa drogi powiatowej 1390N o długości 4,536 km. To jest też kontynuacja zadania, które w tym roku kończymy, czyli tego odcinka od drogi wojewódzkiej do Skitna. Ten odcinek będzie obejmował od zakończenia tych robót przez miejscowość Liski do końca miejscowości Turcz. Wartość kosztorysowa zadania 7 897 405 zł i 87 groszy. I trzecie zadanie to niejako, może użyję trochę niewłaściwego słowa, zdublowane zadanie. Jest to rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki. Jak wiecie Państwo, ten wniosek również jest w programie Polska-Rosja, ale tutaj Zarząd Powiatu, zresztą za moją sugestią, zgodził się na złożenie tego wniosku z uwagi na to, że my nie wiemy, co będzie z programu Polska-Rosja. Jeżeli dostaniemy tam dofinansowanie, to fajnie, bo jest większe i weźmiemy, wtedy tu zrezygnujemy. A jeżeli nie dostaniemy tam dofinansowania, to być może tutaj dostaniemy. Chodzi o to, że mamy dokumentację, są pewne wydatki już poczynione, bo tam przebudowa tej drogi idzie zgodnie z decyzją na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, czyli tak zwanym ZRID-em, czyli był tam wykup gruntów, więc szkoda, aby ta dokumentacja się deaktualizowała, marnowała. Decyzja ZRID-owska ma też swój termin realizacji, więc zadanie zostało złożone i zobaczymy. Mam nadzieję, po rozmowach pewnych z sekretariatem technicznym w Olsztynie, który zajmuje się programem Polska-Rosja. Na razie wiemy jedno. Dostaliśmy informację, że wniosek nasz w programie Polska-Rosja, właśnie ten, formalnie przeszedł wszystkie oceny, jest poprawny. Natomiast czy uzyska aprobatę komisji, będziemy wiedzieć prawdopodobnie do końca października. Wtedy się wszystko okaże, czy środki finansowe pozyskamy z programu Polska-Rosja, czy z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wiem tylko tyle, że jest bardzo dużo wniosków w programie Polska-Rosja, dosyć mało środków finansowych, więc tam będzie na pewno duża konkurencja. Myślę, że odnośnie tych trzech wniosków informacje, czy zostały przez komisję i jak zostały ocenione i czy są brane pod uwagę do realizacji w Funduszu Dróg Samorządowych, myślę, że będziemy jakoś tam wiedzę mieli albo z końcem tego roku, albo zaraz na początku przyszłego roku, czyli realizacja tych inwestycji będzie zahaczała o rok 2020, ale główne wydatki finansowe będą miały miejsce, harmonogram finansowo-rzeczowy jest skonstruowany we wniosku, że będą miały skutek w roku 2021. To też wynikało tu z rozmowami z zarządem, z panią skarbnik, że realizując te inwestycje, które już teraz ogłaszamy postępowania, będzie miały skutek 2020, żeby po prostu budżet był wydolny, jeżeli chodzi o wkład własny. Także wnioski złożone, skutek głównie finansowy 2021. Także Szanowni Państwo, to tak pokrótce, z grubsza informacje. Jeżeli tutaj Państwo chcieliby coś, żebym dopowiedział, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Karolowi Łomeckiemu. Widzę, że są pytania, także zgłaszał się pan radny. Proszę bardzo. Pan Jerzy Szarejko.
Ja dziękuję, że wreszcie doczekaliśmy się tej inwestycji Dęby Toprzyny, ale byłaby jeszcze, jest taki wniosek jeszcze mieszkańców i mój, żeby doraźnie teraz, skoro ruszyła już szkoła w Toprzynach, poprawić w ogóle nawierzchnię chociaż punktowo, bo są takie dziury tam, że rzeczywiście no, utrudniony jest dowóz dzieci do szkoły do Toprzyn. Jeżeli mogę? Tak, tak, bardzo proszę. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy jeszcze na etapie wykonywania jesiennych remontów cząstkowych, także na terenie gminy Górowo jeszcze zostało nam się parę dróg do przysłowiowego połatania. Także na tej drodze też doraźnie zrobimy remont jeszcze przed zimą, żeby jakiś ten przejazd ucywilizować chociaż trochę. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Olejnik się zgłaszał. Proszę uprzejmie. Również zadowolony jestem, a przede wszystkim cieszę się, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, że ta droga będzie robiona. Chodzi o drogę Dęby Sygajny Toprzyny, bo faktycznie jej stan był fatalny. Ale myślę, że będziemy kontynuować te inwestycje w naszej gminie, w naszych gminach, bo tak trzeba powiedzieć. Jest taka inwestycja na terenie gminy Górowo i Oweckie, która już była zgłaszana kilkukrotnie do różnych projektów. Jest to droga, one podzielone są na różne tam odcinki, droga od Worławek do Kiwań przez Bukowiec i Kandyty. Ona ma, to są różne drogi, mają różne tam numery, nazwy, ale generalnie chodzi o tą oś, jak ja to nazywam, oś gminy. Wiadomo już, że gmina wiejska Górowo i Owieckie złożyła wniosek na dwa odcinki tej drogi, tego szlaku komunikacyjnego, chyba będzie lepiej powiedzieć, i uzyskała aprobatę i dofinansowanie na odcinek między Bukowcem a Kandytami. Jak gdyby środkowa część, jak ktoś z Górowa to wie, a jeżeli ktoś nie zna tamtych terenów, to jest akurat środkowy odcinek. Więc zostałby do zrobienia ten początkowy odcinek i końcowy od Kandyt aż do Kiwań. I dlatego prosiłbym zarząd, aby przychylnie popatrzył na te odcinki dróg. Są jeszcze oczywiście inne drogi. Ja dzisiaj złożyłem stosowny wniosek do budżetu i tam wypisałem może to trochę pobożne życzenia, ale dlaczego pobożne życzenia? No, wydaje mi się, że w świetle tych dużych kwot, które były już wcześniej zapowiadane, obiecywane, że sześciokrotnie więcej będzie pieniędzy na drogi, właśnie na remonty, na modernizację. No to jak robimy 10 km robiliśmy do tej pory, to teraz powinniśmy robić 60, więc wydaje mi się, że ten wniosek, który ja złożyłem na kilka dróg, też złożyłem wniosek na drogi w Górowie Owieckim, Krasickiego i Sikorskiego, bo tam teraz jest zrobiony remont, właściwie już jest koniec remontu, były wymieniane wodociągi, kanalizacje i tam pewnie inne jakieś media. Teraz miasto łata te drogi, no i wypadałoby też. To są krótkie odcinki, bo w mieście nie ma takich dużych odcinków dróg jak na wsi. Też warto byłoby się pochylić nad tymi drogami w Górowie i Łoweckim. Oczywiście rozmawiałem z panem burmistrzem na ten temat. Zadeklarował, że jeżeli by powiat podjął tą inwestycję, czy tą inwestycję chciał zrealizować, to miasto dołoży połowę tego, co my, czyli pół na pół, czyli 50% z programu dróg samorządowych, czy jak to się nazywa, a połowę dokłada samorząd, który jest właścicielem. Więc tą drugą połowę dzielimy na pół i to jest jedno, a po drugie również po wyremontowaniu tej drogi, tych dróg dwóch w Górowie, bo teraz o nich mówię, przejmie na własny jakby na stan miasta Górowie Owieckie. Jest jeszcze kilka dróg, które wymagają remontów i na pewno będę te wnioski pisał, ale chociażby to, co napisałem w tym wniosku, który złożyłem, gdy było chociaż w 80% zrealizowane, byłoby wspaniale. Także z góry dziękuję za przychylność.
Dziękuję bardzo. Na pewno jest, zawsze będzie wiele dróg, które trzeba zrobić, a my powinniśmy oczywiście starać się zrobić tych dróg jak najwięcej. To jest słuszne. Pan radny Marcin Matejunas chciałby zabrać głos. Ja chciałbym zawnioskować do pana dyrektora o remonty cząstkowe jeszcze na drodze Unikowo-Sątopy, jeżeli by można było jeszcze przed zimą zrobić. Nie wiem, czy dzisiaj się to nie dzieje. A, nawet. Super, także świetnie. Na pewno będzie. Myślę tak ze swojej strony, że proszę Państwa, że kierujemy się do tej pory rozsądkiem takim bardziej, myślę, jeżeli chodzi o drogi, bo trzeba remontować te fragmenty, które naprawdę wymagają remontów na już, na teraz. Tak, takim przykładem jest teraz remont Grzędy, prawda? Był ten, ta miejscowość po prostu, tam się nie dało przejechać. To po prostu dziura na dziurze i jest teraz zaplanowana ta inwestycja. I myślę, że takim właśnie rozsądkiem będziemy się kierować, że po prostu po kolei sukcesywnie będziemy remontować te drogi, gdzie naprawdę wymagają tego na już. A pozostałe, no będziemy po prostu czekać na może większe środki i pomału sukcesywnie to robić. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor chciałby jeszcze się odnieść do tych uwag? Myślę, że jeżeli chodzi o tutaj rozmowy z panem burmistrzem Górowa, znaczy tak naprawdę prowadzimy ja, czy też pan starosta, ja oczywiście z upoważnienia tutaj zarządu, wiele rozmów i ta deklaracja pana burmistrza z Górowa jest mi znana. No, na pewno potrzeba, oczywiście inwestycje, żeby zrealizować, to nie jest tak, że dzisiaj podejmujemy decyzję i już za miesiąc ją będziemy realizować. Pewne prace projektowe trzeba poczynić i tego, także wola myślę, że jest wszystkich i to się pomału będzie działo. Natomiast chcę tylko dopowiedzieć jedną ważną rzecz, bo przekaz też medialny, który jest odnośnie finansowania tych dróg, ma jeden mały taki mankament, jest albo może inaczej, jest jedna rzecz niedopowiedziana. Szanowni Państwo i myślę, że tutaj wszyscy, którzy oglądają, pieniędzy w Funduszu Dróg Samorządowych jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o porównanie z latami poprzednimi, to jest fakt bezapelacyjny. Ale my dalej musimy do tego dołożyć 50% dofinansowania wkładu własnego, więc my co realizowaliśmy w latach poprzednich, 2, 3, 4 lata, gdzie korzystaliśmy, ten program się wtedy trochę inaczej nazywał, to też poziom dofinansowania był 50%, czyli tak naprawdę nasze zdolności budżetowe są takie same, one się nie zmieniają, czyli trzeba mieć to na uwadze i tyle co weźmiemy, tyle my musimy dołożyć. Także tyle ile będziemy mogli dołożyć, tyle będziemy mogli wziąć. Także myślę, że to tak trzeba dopowiedzieć. Mam nadzieję, że też z czasem te poziomy dofinansowania się zwiększą. Jeżeli poziom dofinansowania byłby na poziomie 80%, no to wtedy możemy, że tak powiem, o 30% podnieść ilość realizowanych przebudów, bo tyle więcej pieniędzy będziemy mogli przeznaczyć na wkład własny. Także to tylko taka uwaga, że do złotówki wziętej z Funduszy Dróg Samorządowych złotówkę musimy my dołożyć. Tak, to bardzo ważna uwaga. Pan radny Ryszard Zduniuk zgłaszał się do dyskusji, więc proszę uprzejmie. Ja może dwa zdania dotyczące dróg. Tak się składa, że stan dróg na terenie powiatu, no zapewne więcej wie dyrektor niż ja, ale jeździłem z nim ileś tam lat po tych drogach i wiem, jakie one są. Ale chciałbym teraz dojść, czy przedstawić jeszcze inną sprawę. Odkrzaczanie dróg. Słuchajcie Państwo, to jest naprawdę problem. Ja wskażę taką drogę w Prostity Księżno, którą się w ogóle nie da rady przejechać. Tam przejazd jest około 5 metrów, gdzie można przejechać, szczególnie na zakrętach. Droga jest tak zrujnowana, powiem. Tym bardziej, że to jest droga łącząca dwie gminy. Właściwie trzy. Bisztynek, Kolno i Jeziorany. A w związku z tym w okresie zimowym wnioskuję, aby dokonać odkrzaczenia tej drogi, bo tam rzeczywiście nie da rady przejechać. A jedną rzecz Państwu powiem taką w uzasadnieniu, że wioska Prosity, jak dobrze pamiętam,
jest o największej ilości produkcji mleka na terenie bodajże chyba i powiatu. Jest to uzasadnione z racji tego, że w tej chwili już przewoźnicy, którzy wożą to mleko, przebierają bezpośrednio od producentów, no w pewnym momencie zrezygnują, bo stan jest beznadziejny, szczególnie tej drogi. Ja nie mówię o tej drodze Unikowo-Sątopy, bo już było powiedziane. Jest podobnie, szczególnie na tych wzniesieniach. A jechałem tą drogą nie tak dawno, bo bodajże we wtorek, no nie idzie jechać. To od razu Państwu powiem, czy radnym wskażę. I co do dróg, ja kiedyś powiedziałem jedno zdanie. Na terenie, czy program powiatu się powinien opierać o drogi, szpital i oświatę. Natomiast jedna rzecz jeszcze najważniejsza. Ja miałem tą przyjemność z panem starostą objechać trochę tych dróg na terenie powiatu i nie tylko. Zobaczył, jakie są te drogi, jaki ich stan. To, że trzeba 50 na 50, to jest inna rzecz. Ale chcę Państwu powiedzieć, naprawdę, jeżeli się nie skupimy na tych drogach, to koszty produkcji, szczególnie zwierzęcej, wzrosną razy dwa i jeszcze trochę. Ja bym miał tyle w swoim uzasadnieniu. Natomiast jeszcze jedną rzecz proponowałbym, aby radni któregoś tam dnia wybrali się, objechali, poznali te drogi, jak one wyglądają, bo każdy zna tę drogę na terenie swojej gminy, gdzieś tam blisko. Ja tak, to, co powiedziałem, znam te drogi lepiej, jak się komuś wydaje. Droga Romankowo-Lwowiec, no tam po drodze jeszcze jest powiat kętrzyński. Nie pamiętam, ile metrów, ale ze 300 czy więcej. Nie, więcej. Więcej. A w związku z tym, no by należało też się zastanowić, czy nie wejść w jakiś układ z powiatem kętrzyńskim. Ale to i będzie realizowane. Dostali, no właśnie, dostali dofinansowanie z Funduszu Dróg, z tego co wiem. No i mamy sprawę jasną. Ja mam tyle. Tak, dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Szyszka prosi o głos. Proszę uprzejmie. Jeszcze mam pytanie. W jakim stopniu prowadzimy rozmowy z, powiedzmy, jednostkami naszych lasów państwowych o finansowanie naszych dróg, dlatego że po części te drogi też biegną krawędzi, powiedzmy, lokami, gdzie jest to drzewo wyważone, tak? One są niszczone i z tego, co wiem, się orientuję, do większości regionu kraju są one realizowane wspólnie, tak? Także że nawet Zuna 10-letnia, który miał potężne straty, w tej chwili nawet potrafi 10% dokładać ze swoich dróg, z których korzystają wspólnie. Czy takie są też brane pod uwagę u nas rozmowy? Panie Karolu, proszę. Odpowiem tutaj na temat lasów państwowych. Tak, z lasami państwowymi prowadzimy rozmowy tutaj jako zarząd powiatu. Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. 1,5 miliona złotych dofinansowania z lasów państwowych, które otrzymaliśmy na drogę Romankowo, to też jest zasługa pewnych wspólnych rozmów. Dofinansowanie historyczne w całym kraju, bo nie było takiego dużego dofinansowania przez lasy państwowe dla jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzimy je obecnie, nawet jeżeli chodzi o drogę Dęby-Toprzyny, było przynajmniej 3, jak nie 4 spotkania z nadleśniczym. Tylko musimy, oczywiście nadleśniczy Górowa i Ławeckiego nie odżegnuje się od problemu sam, nawet z pewnymi inicjatywami wychodzi, tylko jest jeden taki mały mankament. Jeżeli bierzemy środki z Funduszu Dróg Samorządowych, nie możemy dostać dofinansowania z centralnego budżetu lasów państwowych, czyli z tych takich pieniędzy, które oni wydatkują na drogi z samorządami. Aczkolwiek ten program na tą chwilę od zeszłego roku jest już zablokowany, bo dostali tyle wniosków od samorządów, że po prostu przeraziło ich to i realizują tylko inwestycje z samorządami, które już wcześniej zostały rozpoczęte. Także nie mają tam zbyt dużo środków, natomiast nie możemy z tych środków wziąć, bo jest to tak zwane podwójne finansowanie i stracilibyśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jedyna opcja pozyskania środków finansowych z lasów państwowych to są tylko i wyłącznie środki finansowe pochodzące z środków obrotowych danego nadleśnictwa. I pan nadleśniczy zadeklarował pewną kwotę w ubiegłym roku. Teraz obecnie na
spotkaniu powiedział, że niestety, ale regionalny dyrektor ochrony środowiska każe mu tą kwotę obciąć z uwagi na to, że im się nie zamykają ich plany. Podjęliśmy decyzję tutaj z zarządem, z panem starostą i z panem wicestarostą, że udamy się i porozmawiamy z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, żeby w tej konkretnej drodze, żeby nam Lasy Państwowe dopomogły i przekazały jakiś taki znaczniejszy wkład w tą przebudowę tej drogi. I oczywiście czekamy na informację pana Naleśniczego, bo miał umówić spotkanie. Myślę, że to spotkanie jeszcze w tym, może nie w tym miesiącu, ale zaraz na początku października dojdzie do skutku. Chcemy jeszcze, aby ono się odbyło przed już tam uchwalaniem ich budżetów, czyli takim ostatecznym. Także rozmowy są prowadzone, aczkolwiek zarówno jak i z Lasami Państwowymi, tak jak i z innymi samorządami, no wiecie Państwo, są to trudne rozmowy. Jeszcze dochodzi do tego sprawa, że na przykład gminy dostały też dofinansowanie na swoje drogi i też mają problem z wkładem własnym, więc gdzieś tych pieniędzy jest mało, ale szukamy tam, gdzie tylko można, staramy się pukać z różnym skutkiem, ale się staramy. Jeżeli mogę co do tych jeszcze zakrzaczeń, to tu jak najbardziej słuszna uwaga, tylko my też mamy z tym problem. Powiem Państwu tak, te zakrzaczenia rosną w niemiłosiernym tempie. Jest to spowodowane dwiema sprawami. Przeważnie te zakrzaczenia rosną w rowie, czy też w muldzie, jeżeli nie ma takiego typowego rowu. Tam one mają bardzo dogodne warunki, bo tam jest najdłużej wilgotno, co więcej, są zasilane wszystkimi środkami chemicznymi, które są stosowane na polach. Także odrost ich jest bardzo, bardzo ogromny. Co jeszcze przy wycinaniu się okazuje, że po ścięciu, a nie wyskarpowaniu tej skarpy, na przykład jak są tego, to te krzaki z podwójną siłą wyrastają, bo już te odrosty nie robią się z jednego pędu, ale tam się tworzą 2, 3, 4, 5 pędów, także jest tego dużo. Staramy się na tyle, na ile możemy. To jest bieżące utrzymanie, czyli to są środki bieżące i tyle, ile możemy przeznaczyć na to z własnego budżetu, na zlecenie nawet wycinki, to robimy. Część robimy własnymi siłami, ale jest taki ogrom różnych innych prac, że ten postęp tych robót z tymi zakrzeczeniami nie jest też dla mnie zadowalający. Jednakże w tym roku Bezledy, Łoskajmy, Szczurkowo, Sępopol, Górowo, Babiak, Skidno, Leginy, Rodnowo, Tolko, Księżna, Lądek, Troszkowo i Wiewiórki, Wojmiany, to są drogi, jeszcze Piasek Kicina i Kicina Pieszkowo w pewnej części tylko, to są drogi, które zostały odkrzaczone, chciałoby się więcej, ale no, mierzymy siły na zamiary. Natomiast staramy się doprowadzić jedną rzecz i utrzymywać drogi, które zostały już przebudowane przez nas, tam gdzie została wykonana nowa nawierzchnia, tam gdzie zostały pogłębione rowy. Te drogi są dla nas priorytetem, jeżeli chodzi o utrzymanie i staramy się jeszcze, nasz sprzęt wykasza te pobocza, skarpy i przeciwskarpy, żeby już nie dopuścić do rozrostu tych wyciętych, usuniętych zakrzaczeń. Jednakże znowu dochodzimy teraz, już ja patrzę z perspektywy zarządcy, do takiej granicy, gdzie jak przebudujemy w przyszłym roku jeszcze tych parę odcinków, to naszych zdolności nie będzie. To, co jesteśmy w stanie zrobić swoimi ludźmi, ciągnikami dwoma, na których mamy kosiarki bijakowe, to jesteśmy już na takiej granicy własnych możliwości. I jeżeli nie dozlecimy, czyli nie będzie środków na zlecenie pewnych zabiegów, to będziemy już w roku przyszłym, za dwa lata mieć problem z utrzymaniem tego, ale na tą chwilę robimy wszystko i na tyle, na ile można, żeby przynajmniej te odcinki przebudowane, żeby były w tym utrzymaniu przyzwoite i przyznam się szczerze, ostatnio byłem teraz na konwencie, co nie mogłem też uczestniczyć tu u Państwa na komisji, takie forum drogowe organizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Mikołajkach. Jeżeli chodzi o drogę Bezlady Piasek, to pan dyrektor Królikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich powiedział,
jak on by chciał mieć taką drogę jak my. No mówi, że jest ładnie utrzymana, miło się jedzie, także chciałoby się tak wszystkie, ale mamy ograniczone też możliwości. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan radny Robert Pająk. Panie radny, bardzo proszę. Panie dyrektorze, ja mam takie jedno pytanie. Może mam nadzieję, że ta współpraca się rozwija, ale może bardziej właśnie do odkrzaczeń, o których to jest, słyszę, duży problem. Jednocześnie jest to źródło do pozyskiwania zrębek. Może wykorzystać zespół szkół mechanicznych, ekipę. Z tym jest problem. To jest coś... Ja nie rozumiem odpowiedzi radnych, że nie chcą i im się nie opłaca. Tam mnie to, już, w ogóle to mnie to nie przemawia, bo ja bym zrobił tylko jeden ruch. Nie chcą, nie, to nie, dziękuję. I wszystko do krótka piłka by była w takim przypadku, jeżeli nie chcą i się im nie opłaca. Nie rozumiem tego, proszę mi to wytłumaczyć. To znaczy... Nie chcą mi się, nie ten, może mi ciężko będzie to tak istotnie wytłumaczyć. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o okres sprzed 5 lat, tak naprawdę sporo mieliśmy wykonawców, którzy wycinali zakrzaczenia za właśnie pozyskaną zrębkę i to działało. Natomiast od 2-3 lat robi się z tym problem. Niestety tak twierdzą oni. Zrębka jest tak tania, że im się nie opłaca za tylko zakrzaczenia tą zrębkę pozyskiwać. I tak to jest. Proszę pan radny jeszcze raz. Ja tu słyszę straszną rzecz. Po prostu to, co te, tu były moje wątpliwości, ale w tej chwili to się okazuje, że w zespole szkół mechanicznych taniej będzie kupić zrębkę na wolnym rynku, niż utrzymywać całą brygadę. Rachunek ekonomiczny, tutaj słyszę, że to się bardziej opłaca, to jest po prostu rozmowa i dywagacje na krawędzi, no ja rozumiem finansowych, ale jeżeli tam jest kilkanaście osób pracuje, sprzęt jest kupiony, no to trzeba było go bardziej może efektywnie, nie efektownie, tylko efektywnie wykorzystać, żeby faktycznie ktoś usiadł i tą kalkulację zrobił, bo jeżeli słyszę, że im się nie opłaca, czyli tej brygadzie nie opłaca się obsługa, tylko wolą kupić ewentualnie, no nie wiem, czy większe bale drzewa, które się wycina, robią zrębki, może się na tym dokładnie nie znam, ale to jest po prostu to, co usłyszałem tutaj na sesji, no to jest po prostu, no tak, troszeczkę nieekonomiczne podejście. Czegoś, ktoś coś wydaje pieniądze niepotrzebnie, moim zdaniem. Jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tą zrębkę pozyskiwaną, bo kupując zrębkę na wolnym rynku, z tego co ja wiem, oczywiście tu tylko odnoszę się do tego, co ja wiem, tam można już uzyskać zrębkę o pewnej kaloryczności, o pewnych parametrach. Natomiast w przypadku zakrzaczeń to było wiele też podkreślane przez takich wykonawców, którzy sprzedawali później tą zrębkę, że za dużo liści, za dużo takiego, takiej zrębki innej, trzeba dosuszyć, trzeba tego. Także takie wiem, że chodzą słuchy, jeżeli chodzi o wykonawców tej zrębki, natomiast jaki jest stan faktyczny, to pewnie oni najlepiej wiedzą, bo nie zawsze to, co się mówi, to jest, tak jest, tak? To z czegoś tam pewnie wynika, nie? Widzę jeszcze dwa zgłoszenia. Pierwszy był pan Marcin Przybysz, potem pan Wiesław Kurach. Proszę bardzo. Tutaj dla pana Karola, czy zamrać, że to się może nie to, że trzeba powiedzieć, że to się nie opłaca, po prostu zrobienie metra sześciennego zrębki jest strasznie drogie, bo my sami jako Pałac w Galinach to kiedyś robiliśmy i wycinaliśmy krzaki na powiatowej drodze, na gminnej drodze. I uwierzcie mi, że zrobienie przez 3-4 osoby plus ciągnik, plus rozrzutnik, przyczepę przez jeden dzień paru metrów sześciennych jest takim kosztem, że to naprawdę jest drugie. Nie jestem oczywiście przeciwnikiem tego i tu pan radny Pająk ma rację, że to trzeba może jakoś rozwiązać. Może trzeba było coś innego zrobić. Jeżeli zrębka przy wycinaniu, krzaki są mokre, może wypadałoby zainwestować w tak zwany wóz do załadowywania drzewa. Nie wiem, pewnie pan Karol widział coś takiego, pobocza czasami zbierają i zwozić to w jakieś miejsce,
iść w maszyny bardziej, że po prostu no jeżeli jedna, dwie osoby pchną krzaki, ktoś to zabiera, ładuje, wywozi w jedno to miejsce. To wszystko można policzyć. No tak, właśnie o to chodzi. Policzyć, no. Bo to wszystko jest do policzenia. Przekalkulować później te zrębki, ten krzak jednak gdzieś tam przez sezon jak przeleży robi się suchy, no to może gdzieś, może byśmy wtedy nie tracili, a czyścili pobocza, czyścili te rowy, tak więc no co jakieś miejsca do składowania tego, no bardziej. Bo to chodzi też o to, że ci pracownicy z zespołu szkół, no jednak jak pojadą i będą zbierać to po drodze, no to jest to, no koszt. Może tutaj pomyślmy o czymś takim. To jest do policzenia. Ja wiem. Szanowni ale, Państwo, ale może jeden temat jeszcze. Może tylko krótko, to jest temat oczywiście do przedyskutowania tak. Na komisjach, bardzo ważny, ale prosiłbym Państwa o streszczanie się już. To ja jeden temat tylko, taki jeszcze. Ale tak szybciutko, proszę bardzo. Jest piękna droga Galiny Maszewy, jest piękna droga Paluzy Pegdyty, Łapennik. Między nimi jest taki łącznik przez miejscowości Galinki, Gromki i Króle. Jest to droga też powiatowa, tam jest 7 kilometrów. Ja się cieszę, dlatego o tym mówię, bo rozmawialiśmy tu z Irkiem i z radną z Łabennika i z sołtysem Łabennika, że może trzeba było coś pomyśleć też o tej drodze na następny jakiś wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Wiesław Kurach jeszcze, proszę bardzo. Ja bym się chciał może tutaj odnieść do słów pana Roberta Pająka. Nie jest to prawdą, że pracownicy siedzą, nic nie robią, bo... Ale to tak mogło brzmieć, co nie? Ja powiem wprost, proszę Państwa, od wczesnych godzin wiosennych praktycznie codziennie wyjeżdżają i pozyskują zrębkę z rzyny tartacznej. Mamy podpisane umowy z dwoma przedsiębiorcami i praktycznie do dnia dzisiejszego udało nam się zabezpieczyć na okres zimowy około 2000 metrów sześciennych. To jest, proszę Państwa, sprzęt już jest lekko wyeksploatowany. Zdarzają się często awarie, które sami naprawiamy w zasadzie we własnym zakresie. I pozyskanie zrębki, którą tutaj Pan sugeruje, rzeczywiście mogłoby się opłacać, gdyby to była zrębka dobrej jakości. To są zazwyczaj drobne, no raczej gałęzie niż zrębka, o żadnej wartości kalorycznej, a poza tym są w dużej odległości od Bartoszyc tej miejscowości. I to naprawdę się nie bardzo opłaca i przy tego typu założeniu, że będziemy jeździli gdzieś tam, pozyskiwali zrębkę, my czasowo, mając tą grupę ludzi, którą mamy do dyspozycji, nie zabezpieczymy odpowiedniej ilości opału na zimę. My praktycznie do połowy grudnia codziennie jeździmy, co drugi dzień, w zależności od prac, które wykonujemy, bo też robimy w tym czasie, kiedy jest przerwa między okresami grzewczymi, wszystkie remonty i naprawy sieci. Także do końca, do połowy grudnia praktycznie wyjeżdżamy i pozyskujemy zrębkę. Gdyż no, nie mamy innego wyjścia, bo kupienie gotowej zrębki dobrej jakości to jest duży koszt, naprawdę, w tej chwili. Bo zrębka do pieców, które w tej chwili mamy i do tego całego systemu pozyskania ciepła, musi być w określonych parametrach. O grubości, wielkości też i odpowiedniej wilgotności. I pozyskiwanie i branie wszystkiego od wszystkich powoduje częste awarie kotłowni i problemy naprawdę przy uzyskaniu ciepła. Naprawdę, jak coś zapraszam do siebie tam na kotłowni, naprawdę pokażę wszystko i naprawdę zobaczymy, że to jest na dzień dzisiejszy najlepsze rozwiązanie i najtańsze na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo, także dziękuję. No jeszcze raz proszę bardzo. Ja chciałbym zapytać, bo tak troszeczkę się przeraziłem, bo skoro pan Pająk powiedział, że prawdopodobnie jest to nieopłacalne, to znaczy, że może już jakaś decyzja jest podjęta, że kilka osób pójdzie na bruk. Czy to prawda, panie starosto, że, nie. Że ta panie grupa zostanie rozwiązana? Niech pan nie szuka drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Nie, no pan często ma prorocze. Dziękuję bardzo. Także panie dyrektorze, też dziękujemy bardzo. Dziękuję panie. I przechodzimy. Nie, pan starosto niech powie tak albo nie. Przechodzimy teraz do... Będą zwolnieni, czy nie? Nie będą zwolnieni, bo mam nadzieję, że mnie słyszą. Przechodzimy teraz do uchwalania uchwał, czyli podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała to... Z,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029. Na podstawie, przeczytam uchwałę, na podstawie artykułu 226, artykuł i tak dalej, paragraf pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029 do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie nie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 stanowi załącznik do numer 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę też o opinię komisję, przewodniczącego komisji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, komisja na posiedzeniu projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej, jak od razu zmian w budżecie, zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Także kto z panów posłów, z panów radnych, przepraszam, panów radnych, no tak jest. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Gdzie jest restauracja? No tak. Kto jest za, kto jest przeciw, czyli 14 jest, czyli wszyscy są za. Także dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała o zmianach w budżecie, czyli zmiany budżetów powiatu na 2019 rok. Także zaraz, gdzie ja ją tu mam, tu, o jest. W sprawie zmian budżetu na rok 2019 też przeczytam uchwałę, czyli na podstawie artykułu i tak dalej, paragraf pierwszy, zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 2 365 934,71 zł. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 83 827 320,60 zł. Dochody budżetu 76 984,39 zł. Dochody majątkowe 6 843 280,74 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 2 365 934,71 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2 wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 83 321 984,51 zł. Wydatki bieżące 69 921,896,23 zł. Wydatki majątkowe 13 696 088,28 zł. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem numer 3A i 3B. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowej w wysokości 887 994,58 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 7. Wydatki i dochody związane z realizacją
pierwsze, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik numer 4a i 4b. Zadania realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6. Paragraf 3 zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 101 721 złotych 74 grosze. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 580 062 groszy i 51 groszy. Zmniejsza się rezerwę ogólną na dofinansowanie projektu przystań Oczko, miejsce przyjazne turystom gminie wiejskiej Bartoszyce w wysokości 500 zł. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 62 600 zł. Paragraf 4. Nadwyżka budżetowa powiatu w wysokości 205 336 zł 9 groszy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Przychody budżetu w wysokości 2 840 złotych 519 złotych i 91 groszy. Rozchody w wysokości 3 045 856 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Poproszę też o opinię komisję. To była wcześniej, także kto z panów posłów jest za przyjęciem tej... Co mnie z tymi posłami? Kto z panów radnych, może to takie prorocze jest, proszę państwa, także kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Czyli przyjmujemy uchwałę budżetową, czyli 15 za, wszyscy są, także stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna uchwała dotyczy zmian uchwał w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. I ta uchwała... Zaraz, moment, gdzie ta uchwała jest? Już poczekajcie państwo. O, jest. Czyli uchwała w sprawie zmian uchwały w trybie prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała na podstawie artykułu 234 ustawy z dnia i tak dalej, paragraf pierwszy, uchwała numer Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej wprowadza następujące zmiany. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, paragraf piąty otrzymuje brzmienie. Przewodniczący Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu przekazuje go wraz z towarzyszącymi mu materiałami do zaopiniowania Komisji Stałej Rady w zakresie jej kompetencji. Dwa, Komisja Rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu wyraża swoją opinię w projekcie. Wnioski związane ze zwiększeniem wydatków lub wprowadzeniem nowych zadań muszą wykazać
wskazywać źródła ich finansowania. Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu po wypracowaniu ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej przekazuje ją Zarządowi Powiatu, jednak nie później niż do dnia 13 grudnia. Paragraf 6 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu postanawia skorygowany projekt budżetu Radzie Powiatu w terminie do dnia 20 grudnia. Paragraf 2. Przepis paragrafu 1 ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2020 i lata następne. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak brzmi projekt uchwały. Czy komisja... Słucham? Poproszę o opinię komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie z tą właśnie jedną zmianą, którą Pan tutaj wspomniał w paragrafie 5, punkcie 3. To jest ta zmiana, która była dyskutowana na komisji. I ten projekt, który Pan przeczytał, właśnie uwzględnia tą... Aha, tak jest. To także... No właśnie, także przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Także kto z panów radnych jest za przegłosowaniem tej uchwały? Także proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czyli 15 osób jest za, nikt przeciw, czyli przegłosujemy, czyli stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejna uchwała dotyczy pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych. Nie, zaraz, co ja tutaj robię? Patrzę, gdzie ja tą uchwałę mam. A tu jest, dobrze. Uchwała numer 15/70/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na podstawie artykułu i tak dalej, paragraf 1 w porozumieniu z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii burmistrza Bisztynka oraz pozytywnej opinii zarządów powiatu braniewskiego, kętrzyńskiego, olsztyńskiego, lizbarskiego pozbawia się kategorii drogi powiatowej niżej wymienione drogi, ulicy położone na terenie miasta Bisztynek. Numer 2588N, ulica Szkolna w Bisztynku, działka numer ewidencyjny 239, obręb numer 1 miasta Bisztynek. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. Taka jest treść tej uchwały. I teraz możemy przejść do głosowania. Panowie radni, bardzo proszę, głosujemy. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, którą przeczytałem? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jeszcze pan Mirosław Olejnik za. Dobrze. Czyli stwierdzam, że Rada jednogłośnie tę uchwałę przyjęła do realizacji i wszystko jest ok. Także teraz przechodzimy do kolejnej uchwały, a to będzie uchwała, która została wprowadzona dzisiaj przez pana starostę. Jest to uchwała numer
15 łamane przez 71 łamane przez 2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie wiejskiej Bartoszyce. Proszę posłuchać uchwały na podstawie artykułu 7a ustawy z dnia etc., etc. Paragraf pierwszy. Udziela się gminie wiejskiej Bartoszyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zadanie przystań Oczko. Miejsce przyjazne turystom. Ładna nazwa. W tej sprawie po podjęciu uchwały zostanie podpisane porozumienie. Ładna nazwa nie ma w uchwale, to tak. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała, to jest paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Tyle treść uchwały. No i teraz zostało nam tylko tę uchwałę przegłosować. Chyba że ktoś ma jakieś uwagi. Nie. Kto z panów radnych jest za głosowaniem, za przegłosowaniem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Otóż, no jednoznacznie, jednym słowem, stwierdzam, że Rada tę uchwałę przyjęła. No i przechodzimy do ósmego punktu dzisiejszej sesji, ósmy punkt. Wszyscy państwo wiecie, to są sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś w sprawach różnych chciałby zająć? Pierwszy pan radny Piotr Stapaj prosił o głos, więc proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni radni, tutaj zostałem zobowiązany niejako przez pracowników administracji w szkołach, a mianowicie zapytują się, dlatego że wcześniej usłyszeli, że kwestia podwyżek w tym w administracji miała być tutaj podjęta przez do września. Wiemy, że w jednej szkole te podwyżki nastąpiły, w innych placówkach nie i no, czują się troszeczkę jakby oszukani i zaniepokojeni tym. Oczywiście tam w planie zmiany budżetowej jest ta podwyżka na poziomie 2%. Ale proszę mi uwierzyć, że wiele tych osób naprawdę zarabia najniższe krajowe i nawet kwestia 50 zł więcej, to przy ich budżetach jest bardzo znaczna część, więc pytają się, czy po prostu nie zostali zapomnieni, tym bardziej, że jedni pracownicy otrzymali, a inni pracownicy takich podwyżek nie otrzymali. Także może warto byłoby, żeby jednak pomyśleć, oczywiście znamy możliwości, ale myślę, że tutaj naprawdę ten ukłon wobec tych osób powinien być z naszej strony. Także tutaj apeluję do zarządu, żebyśmy jednak pomyśleli i podjęli decyzję, żeby jednak dyrektorzy placówek otrzymali dodatkowe środki, aby mogli te podwyżki zabezpieczyć. Dziękuję. Pan radny Wiesław Kurach prosił o głos. Proszę. Ja również miałbym tutaj prośbę do pana starosty, jak i zarządu, bo wiele mówimy o inwestycjach, które są naprawdę potrzebne, ale również tutaj przychylę się do głosu kolegi Piotra, że też powinniśmy inwestować w ludzi i zarówno te pracownicy obsługi, ale też pamiętajmy o innych. Z tego co się orientuję, też pracownicy starostwa od dłuższego czasu nie otrzymywali też podwyżki swoich wynagrodzeń, więc taka moja prośba, żeby przy nowym budżecie, który będzie niedługo tworzony na 2020, też po prostu pomyśleć o tej grupie pracowników. Być może są jeszcze inni, którzy nie znam szczegółów, ale na pewno te dwie grupy również, o których wspominaliśmy, w pierwszej kolejności zasługują chyba na podwyżki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może dodam do tego, co powiedział pan Wiesław Kurach i pan Piotr Stapaj, do tych wszystkich spraw związanych z oświatą, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego,
właśnie na ten temat. Ja może nie będę czytał tego pisma, ale to pismo jest do wglądu w biurze rady, także zapraszam radnych do zapoznania się z tym pismem. No, ono jest dość obszerne, także bardzo, bardzo proszę. Takie pismo jest, także informuję wszystkich. Proszę pan radny Mucha, proszę uprzejmie. Ja mam trzy prośby do pana przewodniczącego. Pierwsza moja prośba to jest taka, żeby pan przewodniczący przestrzegał planu pracy rady. Zgodnie z planem pracy rady. Staram się jak mogę. Sesja powinna odbywać się w piątki o godzinie 12. To przypominamy wielokrotnie, nie mówiąc już o tym, żeby były już z góry ustalone terminy sesji, ale trzymajmy się chociaż tego piątku i odpowiedniej godziny. Chyba, że może ja od razu odpowiem na to pytanie na bieżąco. Staramy się tak właśnie robić, ale czasami są sytuacje takie, że nie można tego piątku dotrzymać, tak jak to ma miejsce dzisiaj, z tego względu, że na przykład jutro nie ma pana starosty, a raczej wypadałoby, żeby pan starosta na sesji był. I to tylko dlatego. Proszę mi wierzyć, że będziemy starali się, ja się staram, żeby tak było, żeby sesje były o godzinie, znaczy w piątki, tak jak sobie to ustaliliśmy, ale też proszę pamiętać o tym, że również jest taka klauzula, że w razie potrzeby, w razie sytuacji innej, sesja może odbyć się również w innym terminie. Więc to zarzut o nieprzestrzeganiu regulaminu jest tutaj chybiony. Dziękuję bardzo. No, sesje w piątki raczej się odbywają bardzo rzadko, w zasadzie nie odbywają się, zawsze są w innym terminie, ale zakończmy to. Moja jest prośba taka, żeby trzymać się planu pracy Rady. Staram się. Druga moja prośba to jest taka, żeby pan przewodniczący trzymał się w porządku obrad podczas prowadzenia sesji, bo zarówno dzisiaj, jak i w poprzedniej sesji pan przewodniczący gdzieś tam gubi któryś punkt porządku obrad, a to jest jakby poważne uchybienie, jeśli chodzi o prowadzenie sesji. Pan przewodniczący powinien czuwać nad porządkiem obrad, który powinien być przestrzegany. I kolejna moja prośba to jest taka, to o czym pan przewodniczący przed chwilą wspomniał. Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale nie tylko. Pismo Rady Rodziców wpłynęło również do Rady. Wcześniej było pismo Głównej Księgowej PZO adresowane do radnych. Więc ja mam prośbę, panie przewodniczący, bo nie każdy z nas ma możliwość przyjechania tutaj w tygodniu, bo nie mieszkamy w Bartoszycach, żeby takie pisma, które wpływają i są adresowane do radnych, żeby zamieszczać je po prostu na naszej platformie e-sesja i każdy z radnych będzie mógł się z takim pismem zapoznać i bylibyśmy przygotowani również na te... Jeśli można, to też od razu na bieżąco na to odpowiem. Otóż obowiązkiem też radnego jest bycie w starostwie i czasami zobaczenie, co jest skierowane do radnych, czyli zachodzenie do biura rady. Te pisma, które przychodzą do biura rady, są do wglądu cały czas. Nikt tego nie ukrywa. Poza tym, jeśli chodzi o pismo rodziców, które wpłynęło, ja na przykład to pismo, o którym dzisiaj była mowa, dostałem dopiero dzisiaj. Prawda? Prośba moja jest taka, na pewno wszyscy radni otrzymają na platformę. To wygląda, ale uwagę przyjmuję. I będą mogli się wszyscy uwagę zapoznać. Uwagę przyjmuję, będę się starał jak najwięcej na portalu SSJ umieszczać. Proszę. Pan radny. Ja mam taki tutaj temat Marcin, do pana starosty i do zarządu, ale do pana starosty najbardziej jako takiego koordynatora tutaj tych wszystkich samorządów. Chodzi mi o... No ale taki jest zamysł chyba, tak? Starosta łączy wszystkie władze z wszystkich samorządowców. Chodzi mi o temat tej jednej piątki, który tutaj dotyczy naszych terenów. Chodzi mi o połączenie autobusowe. Czy prowadził pan jakieś rozmowy z wójtami, burmistrzami Górowa, gminy Górowo, gminy Sępopol, gminy Bisztynek, gminy Bartoszyce? Bo to o nich najbardziej chodzi. No bo jednak gdzieś ten program był projekt bardzo rozpowszechniony, czy działał tutaj na naszych terenach i jaki jest dalszy tok tego wszystkiego, bo porozmawiałem ostatnio z właścicielem tutaj lokalnego przewoźnika,
No i zaczyna się coraz większy problem robić, że do niektórych kursów musi bardzo dużo dopłacać i niektóre kursy nie starczają nawet na opłacenie kierowcy, więc balibyśmy się chyba tutaj jako wszyscy radni terenów naszych tych wiejskich, że mogą się te kiedyś gdzieś połączenia tutaj pourywać. Tak więc może pan coś powiedzieć w tym momencie na ten temat, odpowiedzieć tak chociaż w Poznaniu? Proszę, pan starosta. Tak, oczywiście. Więc jak państwo wiecie, jest taki fundusz autobusowy, który pozwala samorządom na odtworzenie, bo tu chodzi o odtworzenie linii, które gdzieś tam kiedyś zanikły. Tak? No i my oczywiście na ten rok próbowaliśmy znaleźć takie linie i okazuje się, że one mogą zafunkcjonować, tylko że z kolei dopłata do tego deficytu wahała się w granicach 3,80-4,20, na co samorządu powiatowego jest w tej chwili absolutnie nie stać, a dopłata z tego funduszu to jest do złotówki. I stąd jest problem, że koszt jednego wozokilometra u nas jest bardzo duży. Ma pan naczelnik Wydziału Komunikacji już jakby zlecone, zresztą jeździł też razem ze mną i beze mnie na te wszystkie spotkania, które gdzieś tam próbowały no, znaleźć rozwiązanie w komitywie powiedzmy z powiatem braniewskim, tutaj u nas też. I w tej chwili przygotowuje takie propozycje, które byłyby do zrealizowania przez powiat z naszej strony. Te propozycje wynikną mniej więcej po dwie drogi w każdej gminie i wtedy będziemy doprowadzimy do konsultacji z wójtami. Być może, że to będzie inna propozycja ze strony wójtów i burmistrzów i spróbujemy usiąść i na tym się pochylić, bo prawdopodobnie będzie też możliwość taka, żeby wójtowie, czyli poszczególne gminy też jakby partycypowały w tej dopłacie do tego deficytu, bo to tak się nazywa, więc zobaczymy, na ile nas będzie stać, bo wiecie, szanowni państwo, środki są, jak zauważyliście, wiele funduszy jest tworzonych. Natomiast takie samorządy jak powiaty głównie, które nie mają dochodów własnych, no są na tej gorszej pozycji. I my też oczekiwaliśmy, że tak powiem, w decyzjach, powiedzmy pana wojewody, że te dofinansowanie nawet do tych dróg, to nie będzie 50-50, a będzie 70-80, przynajmniej do powiatu. No i w pierwszej fazie takie założenia z ministerstwa poszły, natomiast wojewodowie dostali wolną rękę. No wiecie, jak ktoś ma dobre serce, to chce wszystkim pomóc. No i tak stało się w województwie warmińsko-mazurskim, że te środki zostały przeznaczone na bardzo wiele kilometrów dróg, dla bardzo wielu gmin i powiatów, ale no w tym założeniu 50-50. No i wszyscy w zasadzie do tego przystąpili. Zobaczymy, jakie środki pozostaną gminom na przyszły rok, bo i Fundusz Dróg Samorządowych będzie działał, i ten Fundusz Drogowo-Mostowy, no i Fundusz przecież Szpitalny, i Fundusz do Spraw Oświaty. Też to wszystko zacznie funkcjonować i gdzieś tam po drodze będą też nasze wkłady własne. Więc musimy się temu wszystkiemu naprawdę dobrze przyjrzeć, wszystko dobrze policzyć. Tutaj państwo podnosicie kwestię tych właśnie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. To wiemy wszyscy naprawdę, ja zresztą też, bo mi to bardzo leży na sercu. Będę się z dyrektorami jeszcze spotykał, myślę, że cały zarząd, i jakby no trochę przynaglał, bo to jest w gestiach dyrektorów do tego, żeby spróbowali u siebie te podwyżki zrobić. Tak jak tutaj pan powiedział, że chociaż 50 zł, bo to faktycznie, gdyby to częściej robić, moglibyśmy spokojniej przejść pewnie bez jakichś takich no złych doświadczeń, jeśli chodzi o budżety w szkołach. No ale zobaczymy, będziemy na tym bezwzględnie pracowali, bo tak musi być, bo ludzie muszą zarabiać więcej. I będziemy się starali, żeby tak to było. No czekamy wszyscy naprawdę na koniec tego miesiąca, na 30, żebyśmy zobaczyli, jaka będzie ta subwencja, szczególnie jeśli chodzi o oświatę. No zobaczymy, co my będziemy mogli jako powiat zrobić. I ja myślę, że w tym naszym takim sprawozdaniu dotyczącym działalności w kwestii oświaty, no przedstawimy to wszystko państwu, będziemy siedzieć tutaj, pochylać się. Kiedyś tutaj ktoś proponował, że może jakąś taką debatę podjąć. Spróbujemy to wszystko zrobić, prawda? Bo myślę, że głosy od nas tutaj, z gmin, powiatów, stanowiska, no i na piśmie, i gdzieś na jakichś spotkaniach, i z ministerstwem, i z wojewodą, muszą wybrzmieć. My na bazie Konwentu Powiatów Polskich takie stanowiska wysyłamy i one są naprawdę bardzo takie, ja zresztą myślę, że to kolejne, które teraz, wczoraj był zresztą konwent nasz warmińsko-mazurski, więc też będziemy przyjmować te stanowiska, no za jakieś dwa tygodnie będziemy już, dopracujemy się treści, więc myślę, że nawet będę mógł tu państwu przedstawić, w jakiej formie i jak my to robimy. To samo Związek Miast i Gmin Polskich i dużych aglomeracji i też w tym samym kierunku zdążają, żeby poprawić sytuację finansową właśnie w takich momentach jak powiaty. Chociaż muszę wam powiedzieć, że Związek Miast i Gmin Polskich na te nasze powiaty patrzy takim trochę dziwnym okiem, nie?
stwierdzając, że może by tam nie do końca jesteście potrzebni na tej arenie, na tej mapie administracyjnej naszego kraju. Więc są też i takie głosy, Szanowni Państwo, żebyście mieli świadomość. Ale mamy nadzieję, że powiaty zostaną, przynajmniej jest takie przyrzeczenie, bo myślę, że powinny pozostać. Jest to ważny element, mówię, w tej mapie administracyjnej naszego kraju, w tym systemie i pewnie tak będzie. Dlatego też wracając jeszcze do tych połączeń autobusowych, Panie Marcinie, będziemy informować Państwa, bo zbierze się taki zespół na czele właśnie z Panem Naczelnikiem. Będą wykonawcy tego wszystkiego, czyli przewoźnicy, którzy jeżdżą. Zobaczymy, jakie oni koszty przedstawią. Przy czym chcę też powiedzieć, że wiem to z doświadczenia i z opowieści innych starostów, że jak przewoźnicy usłyszeli o tym funduszu, to Pan rozumie, nie? Wszystko od razu zaczęło iść do góry, bo koszty zaczęły wzrastać, a chcielibyśmy to uczciwie po prostu porozliczać, żebyśmy wiedzieli, czy nas na to będzie stać, czy nie. Ale przymierzamy się do tego bardzo poważnie, dlatego nie wchodziliśmy w tym roku, nie mając środków, żeby nie narobić ludziom apetytu, a potem, żeby to po dwóch tygodniach miało paść. W związku z czym to wszystko, co ustalimy, będzie miało już ręce i nogi i myślę, że wtedy odtworzymy kilka linii w naszym całym powiecie. No chcielibyśmy sprawiedliwie w miarę w każdej gminie. Albo utrzymamy chociaż te, które... Albo utrzymamy, tak, bo jeżeli są takie już wnioski, jak Pan mówi, będziemy rozmawiali, bo u nas jest właściwie jeden przewoźnik, pan prawda, i z tym Panem będziemy musieli porozmawiać. No przedstawi nam zapewne swoje koszty, bo przecież one są i też pewnie wzrastają. Ale myślę, że jak i drogi wyremontujemy, to też będzie jakiś taki handicap do tego, żeby oni tam chcieli jeździć, bo to najczęściej te miejscowości wykluczone, komunikacyjne, to są takie, do których tak naprawdę nie ma tego dojazdu dobrego, w miarę dobrego, tylko gdzieś są tam straszne dziury. I spróbujemy to tak kompleksowo sprawę załatwić. O tym wszystkim będziecie Państwo informowani, a nie wiem też, czy my tutaj nie stworzymy jakiegoś zespołu jeszcze takiego z radnych razem, żebyśmy mogli usiąść i o tym podyskutować z każdej gminy, przynajmniej po jednym radnym, prawda, bo wy znacie swoje bolączki i jak właściwie wiecie najlepiej, gdzie, co trzeba tam, jaką linię uruchomić. Nie? Także to tak będzie sprawa rozwiązywana z połączeniami autobusowymi. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to są bardzo ważne sprawy, o których mówi pan starosta. Ja tylko jeszcze też w sprawach różnych, może ja zabiorę w tej chwili głos, a mianowicie, jak państwo wiecie, na poprzedniej sesji została powołana komisja statutowa. W ciągu tego miesiąca nie było za bardzo czasu, bo miesiąc intensywny, dożynki, prawda, i różne inne zajęcia, ale komisja statutowa została powołana i ja zamierzam zwołać tę komisję w najbliższym czasie, być może już w tym tygodniu, po niedzieli zaraz. Także proszę się nastawić. Tutaj zwracam się do członków komisji, że taka informacja będzie w najbliższym czasie i zabieramy się za pracę, bo rzeczywiście statut wymaga dużego wysiłku, dużej pracy. Trzeba go po prostu zmienić. Dziękuję. Pan Mirosław Olejnik prosił o głos, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak może troszeczkę dopowiem, czy dołożę do tych wszystkich wystąpień odnośnie podwyżek płac w placówkach oświatowych, ale nie tylko, jest starostwo, jest Urząd Pracy i wszystkie w ogóle placówki podległe nam, powiatowi. Panie starosto, no mówić, że to dyrektorzy mogą robić podwyżki, to można mówić, nie wiem, dzieciom w pierwszej klasie. Proszę traktować nas poważnie. Wiadomo, jeżeli budżet wystarcza tylko na 10 czy 9 miesięcy, to dyrektor przecież nie zrobi podwyżki i pieniądze ma od nas, to po pierwsze. Ale skoro pan tak twierdzi, że dyrektor może, to dlaczego pan nie zrobi podwyżki w urzędzie starostwa? Przecież pan decyduje, proszę zrobić, pan bardzo chce, no to proszę zrobić te podwyżki. To tak na marginesie tych podwyżek. Druga sprawa to jest taka. Pytanie proste i bardzo chciałbym o odpowiedź tak, nie. Czy zatwierdzone są arkusze organizacyjne szkół, które dyrektorzy składali tam w kwietniu? Proszę sobie zapisać to pytanie. I druga sprawa, jeżeli tak, to czy są zatwierdzone już aneksy? Jeżeli tak, to w jakich szkołach? Czy we wszystkich, czy, bo rozumiem, że w Żeromskim nie, no bo tutaj Pan mówi, że jeszcze wszystko możliwe. Więc w Żeromskim nie jest zatwierdzony aneks, a w jakiej szkole jest zatwierdzony? Może w żadnej szkole nie jest zatwierdzony aneks. Także to nie trzeba będzie dużo czasu na odpowiedź.
I trzecie pytanie to sprawa tej subwencji, no bo tutaj mamy w budżecie zwiększone o czy tam 400, ponad 400 tysięcy zwiększenie. Więc tak licząc, bardzo prosto, nie trzeba wielkiej matematyki, 472. Biorąc pod uwagę podwyżki, które były dla nauczycieli w kwietniu, biorąc pod uwagę podwyżki, które były w miesiącu teraz, we wrześniu, biorąc pod uwagę, że pierwszych klas jest co najmniej dwa razy tyle, co było w ubiegłym roku. Więc to się niejak ma do tej kwoty. Więc pytanie, kiedy ta kwota będzie jak gdyby uzupełniona do, no bo w zasadzie my tych podwyżek nie wymyślaliśmy, tylko ktoś nam je z góry narzucił. Bardzo dobrze, uważam, że nauczyciele powinni więcej zarabiać. Ale czy pan starosta ma jakieś informacje, bo może do końca miesiąca pan coś tu mówił, ale koniec miesiąca jest pojutrze. Takie trzy pytania, czy tam wypowiedzi. Czy pan starosta od razu, czy... Tak, 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 ja króciutko, króciutko, bo to są pytania bardzo konkretne, myślę, i można tutaj spokojnie na to odpowiedzieć. Chociaż jeśli chodzi o kwestię płac dla administracji i to, że jeśli... Dlaczego na przykład tutaj w starostwie nie podnosimy, no próbujemy w różny sposób wykorzystać wszelkie możliwości, jakie są do tego, żeby podnieść płace. To po pierwsze, fundusz nasz płacowy jest ograniczony i panie Mirku, sytuacja jest taka, że podobnie jest w szkołach. Pan mówi, że jak nie ma pieniędzy, no to szef musi się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby one były. I teraz my się bardzo intensywnie, nie będę się odnosił w tej chwili jakby do tego, co mają zrobić dyrektorzy, bo oni wiedzą, ale też nie robią z różnych powodów. Natomiast jeśli chodzi o starostwo, będziemy się do tego naprawdę bardzo mocno przymierzali, żeby te środki znaleźć. A to, jeśli chodzi o kolejną sprawę dotyczącą jakby administracji, obsługi i w ogóle oświaty z tą subwencją, no to musimy zaczekać naprawdę do końca, dlatego że wiecie, no przelew wykonać, jeśli jeszcze będzie jakikolwiek, to jest kwestia no chwili. W związku z czym poczekajmy do 30, zobaczmy, czy ta subwencja to jest na przykład połowa, czy to jest 1/3, czy to jest 100%, więc musimy poczekać. Takich informacji, że tak powiem na bieżąco, nikt nam na razie nie udziela. Zapewnienie było takie, że ta subwencja ma wystarczyć na te planowane podwyżki. No my to przyjmujemy też, no bo my musimy dostać te środki, żeby móc je zrealizować. No nie ma innego wyjścia. No tak, nasz budżet jest tworzony podobnie na zasadzie jak szkół. Mamy taki budżet i więcej go nie będziemy mieli innego. Więc zobaczymy. Poczekajmy do tego 30, bo to rzeczywiście jest data dla mnie to magiczna i dopiero się wszystko wyjaśni. Teraz kwestia była jeszcze, o aneksy pytanie było, więc tak, więc arkusze te z kwietnia są wszystkie zatwierdzone, natomiast aneksy, z aneksów jeszcze żaden. Mamy w tej chwili bodajże chyba dopiero, nawet nie spłynęły nawet wszystkie, bo są chyba 3 albo 4 w tej chwili, bo musiałbym dopytać. Ale tak to wygląda sprawa, że aneksy jeszcze nie są zatwierdzone, więc wszystko zdarzyć się może. Pozytywnego oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzę, że już nie ma więcej pytań. Wobec tego ja pozwolę sobie na początku przeprosić Państwa za moje pomyłki. Mam nadzieję, że wziąłem Panów za posłów, się nie obrazicie z tego tytułu. Jeśli się pomyliłem w jakiś tam sposób, to nie w takim stopniu, żeby to miało wpływ na merytoryczną pracę Rady. I za to przepraszam, no człowiek jest człowiekiem, czasami się po prostu myli. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze na zakończenie tej sesji dwie sprawy poruszyć. To znaczy chciałbym podziękować wszystkim rolnikom naszego powiatu, którzy już, bo już wszędzie się odbyły dożynki, już wszędzie były podziękowania. Chciałbym podziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę. A efekty są naprawdę wspaniałe, bo mam nadzieję, że tego chleba, który zostanie wyprodukowany z ziarna, z tegorocznych zbiorów i wystarczy wszystkim, że wystarczy również mleka, wystarczy śmietany, wystarczy owoców, miodu i tak dalej. Także serdeczne
Bóg zapłać rolnikom i bardzo, bardzo dziękujemy za pracę. I druga rzecz, którą chciałbym też poruszyć, a mianowicie wiecie Państwo, że 13 października są wybory. Wobec tego prosiłbym, apelowałbym wszystkich mieszkańców naszego powiatu o udział w wyborach, o to, żebyśmy wszyscy poszli na wybory, bo to są wybory bardzo ważne od tych. Także serdecznie zapraszam, żebyśmy pamiętali o tym, że na wybory trzeba iść. I niech każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem. Także wobec tego dziękuję Państwu za uwagę. Zamykam 15. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego.